zbierają. Na początku oczywiście... Jakbyśmy zobaczyli kogoś potrzebującego pomocy, udzielmy jej, wołajmy, krzyczmy. I idzie, proszę Państwa, otwarcie pochodu, a w międzyczasie jeszcze przypomnijmy, kogo będziemy po drodze widzieć. Będzie książę Guido Henkel von Donnersmarck, cesarz niemiecki, Wilhelm II i Blanka de Tajwa, jego ukochana, znaczy nie jego, bo ukochana Henkla von Donnersmarcka, ona pojedzie na koniu, Donnersmarck pojedzie na... karocy. Pułkownik Heinrich Kramer na czele 156 Pułku Piechoty, potem okres I wojny światowej, Grenzschutz, Zellschutz, międzysojusznicza komisja rządząca plebiscytowa na Górnym Śląsku, powstańcy, regiment szkocki, generał Stanisław Szeptycki i Związek Powstańców Śląskich. Oczywiście potem pojawi się jeszcze dodatkowa postać, w tym roku wyjątkowa Elżbieta Zawadzka, bohaterka II wojny światowej. Następnie pojawią się już takie bardzo i współczesne osoby, właściwie grupy, czyli Policja Województwa Śląskiego. A w tym momencie witamy na... Mażoretki z naszego PC-ku i zespół Tadeuszny ZS, a także Tarnogórska Orkiestra Delta. Witajmy i brawamy. Tarnogórska Orkiestra Delta działa pod Tarnogórskim Centrum Kultury Szybko-Pniowcy. Działa od 1995 roku, kiedy nazwą Orkiestra Delta oraz Pniowcy. Później stała się orkiestrą Pniowcy. Towarzyszy nam i Państwo są o tego przekonani. Przy każdej miejskiej uroczystości jest widoczna i przede wszystkim słyszalna. Tak samo jak widoczne są władze miejskie Tarnowskich Gór, właśnie one w tej chwili wchodzą dwoma kierunkami, rozdzielili się burmistrz Arkadiusz Szczech, Tomasz Olszewski, przewodniczący Rady Miejskiej, a także Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza do spraw społecznych, i Piotr Krawaczewski, zastępca do spraw gospodarczych. Witamy serdecznie. Przed nimi Orkiestra Delta Tarnogórska i mażoretki, władze miejskie, za nimi idą przedstawiciele naszego tarnogórskiego starostwa. Pani Krystyna Kosmala, starosta tarnogórski. Stanisław Torbus, wicestarosta. Pan Stanisław Wieczorek, kolejny Stanisław, członek zarządu. I pani sekretarz Barbara Mahura. Witamy. Starostwo tarnogórskie, widzimy burmistrza miasteczka śląskiego. Krzysztof Nowak, ten w czopce. I Marek Cyl-Sierklaniec w brelach. Oczywiście za nimi dowództwa naszych tutaj lokalnych jednostek. Oczywiście idzie tutaj komendant policji. Policji naszej tarnogórskiej powiatowej jest komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, pan Piotr Krężel. I dowódca garnizonu Bogdan Kula. Tak, witamy. I za nimi już idą postacie historyczne, czyli... Rycerz Adam de Tarnowic z giermkiem, proszę Państwa. Za nim oczywiście idzie pewne zwierzę, bardzo ważne w historii Tarnowskich Gór, dzięki któremu udało się odkopać pierwszy kawałek srebrnorocznego kruszcu, czyli rycerz Adam de Tarnowic. I za nim zaraz, proszę Państwa, chłop Rybka z rodziną i bryną wyoranego kruszcu na polach bobrownickich. Za nimi... Oczywiście przedstawiciele zamku Wrochemów i rodzina Wrochemów, proszę Państwa. Oczywiście, to tutaj witamy oklaskami. Herzlich willkommen, familie Wrochem. Przedstawiamy. Willkommen zu Hause. Witamy w domu, proszę Państwa. Wśród nich Florian von Wrochem, Frederik von Wrochem, Karl von Wrochem, a także... Miriam von Wrochem, Sophie Charlotte. Louis Henriette i Julius Friedrich von Wrochem, czyli prawnukowie Piotra Wrochema, właściciela Tarnowic i tutaj najbliższych okolic w XVI wieku. A za nimi już zbliża się kto? Oczywiście za nimi już zbliżają się kolejno. Jan II Dobry. Jan II Dobry, tam ten, który widzimy. Podniósł teraz, proszę Państwa, rękę do góry, a obok niego oczywiście margrabia brandenburski, Georg von Hohenzollern, Ansbach, ojcowie, założyciele Tarnowskich Gór. Bez nich tego miasta by nie było. Oczywiście pomagali im w tym Gwarkowie górnicy, ale oni te prawa miejskie nadali właśnie naszemu miastu. Uznaje się, że w 1526 roku, chociaż oficjalnie w dokumencie o wolności górniczej, przypominam, nazwy Tarnowskie Góry w ogóle nie znajdujemy. Za nimi czyżby skarbnik? Powinien nie, idą, najpierw idzie ich dwór, proszę Państwa. Idą ich dworzanie. Dokładnie tak, to oni nam machają tutaj z tamtej strony ronda. Za nimi oczywiście widzimy postać
długowłosą, to ona czai się w naszych kopalniach. Oczywiście to skarbnik, za nimi już oczywiście widzimy przedstawicieli, proszę Państwa, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, czyli bezpośrednich kontynuatorów tego gwarectwa tutaj XVI-wiecznego. Oni są takimi strażnikami tej górniczej tradycji, której tak naprawdę finałem jest ten tytuł UNESCO przyznany nam w ubiegłym roku, 1957 rok. Oni zorganizowali pierwsze gwarki i oni idą z tymi plakatami, ale te plakaty jeszcze w tej chwili na rondzie widoczne nie są, ale co tu nad plakatami widzę, znajome twarze, też oryginalne tarnogórskie. A tutaj całe Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oczywiście i idzie z nami Ordunek Górny. To ta duża płachta materiału, o którym tyle razy tutaj mówiliśmy. A wśród przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi też musimy oczywiście wymienić pana prezesa Zbigniewa Pawlaka, człowieka od UNESCO. I myślę, że szczególnie musimy powitać cały zarząd ze Stanisławem Wyciszczakiem. To jest ten pan koło Zbyszka Pawlaka, to jest człowiek, który organizował pierwsze gwarki, proszę Państwa. To jest człowiek, który jest od samego początku w stowarzyszeniu i od samego początku dba o to, żebyśmy historycznie wiedzieli, skąd pochodzimy i w jakim kierunku zmierzamy. Witamy zarząd profesora Lubosa, widzimy członków zarządu i pozdrawiamy całe Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i panią Teresę też pozdrawiamy. Panią Teresę szczególnie, a teraz lecimy dalej. Jest pan Marek Kandzia też, do niedawna właśnie prezes, do tej pory zawsze w stroju kopackiego, a dzisiaj można powiedzieć poniekąd po cywilu, chociaż służbowo. Idzie sztandar stowarzyszenia i idą już za nimi te plakaty historyczne z gwarków z lat 57-88. Harold Miejski już też tutaj z nami jest. I idą teraz, proszę Państwa, pierwsi historyczni burmistrzowie Tarnowskich Gór razem z rajcami. Wśród tych burmistrzów Jerzy Meininger, Andrzej Hajdek i Krzysztof Rajsik. To są burmistrzowie, którzy Tarnowskimi Górami rządzili od 1528 do 1544 roku. Proszę Państwa, za nimi mówią ci pierwsi strajkujący. Mówi się, że wybuch Solidarności w 80. miał miejsce u nas w Tagorze w Tarnowskich Górach, ale pierwsi byli zbuntowani gwarkowie w 1532-34 roku. Zbuntowali się przeciwko niesprawiedliwości, no i ich zawarli. Dokładnie tak. Za nimi oczywiście kroczą Landsknechti, to ci w takich charakterystycznych żółto-zielonych ubraniach. Tak wyglądała kiedyś Straż Miejska, proszę Państwa. Oni ich pilnowali, żeby nie uciekli z tego heresztu, a ten heres, tak jak mówiłem, prawdopodobnie pierwszy był na ulicy Gliwickiej 6. Później idą wszystkie cechy miejskie, współczesne i historyczne. Tak. To właśnie oni tutaj za Landsknechtami wkraczają na rondo. Tutaj. Ale za nimi też, proszę Państwa, za chwilę zobaczą, pójdą rzemiosła zaprzyjaźnione, nie tylko tarnogórskie, bo wszyscy przyjeżdżają do Tarnowskich Gór, a za nimi, proszę Państwa, Państwo tego nie widzą, długo, długo nic. Dlatego, że zrobiła nam się jakaś przerwa tutaj w pochodzie, ale to jest oczywiście żywioł. W związku z tym, że rzemiosło tucholskie powitajmy. Oni wypełniają nam tutaj naszą lukę, ale oni ich bardzo ciepło witamy. Słuchajcie, proszę Państwa, oni mają stroje bardzo podobne do bractw kurkowych, które się tutaj też pojawią i one będą tutaj trochę dłużej z nami. Przy okazji tego przestoju przypomnimy też, żeby przy przejściu bractw kurkowych uważać na swoje uszy, będziemy ostrzegać, kiedy będą strzelać. Oni strzelają bardzo głośno, to jest aż nie do wyobrażenia, że to naprawdę jest porządny huk. Będą strzelać właśnie tutaj, będą się zatrzymywać na rondzie, więc prosimy wtedy bardzo uważać. W międzyczasie prosimy też uważać na trasę przejścia całego pochodu, bo już za chwilę zobaczymy, że będą przechodzić konie. A jak jesteśmy już przy rzemiosłach, czyli przy biznesie, to musimy powiedzieć, że głównym sponsorem naszych gwarków w tym roku jest firma Hemet. Dobrze mówię? Dokładnie. Zakłady tak. Aparatury chemicznej Hemet S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Mamy to mówić kilka razy, więc to przypomnijcie potem. Bo nie mają pieniądze na ta impreza. Proszę Państwa, teraz chwila przerwy. Andrzej Książek to jest człowiek, który organizuje część historyczną. On wie wszystko, a nawet więcej. To jest ten chłop, co tutaj przemyka po boku. Jak się coś zmaści, to jego wina, nie? Jak o głupoty godzą, to też jego wina. Proszę oczywiście Państwa, tak, ale to już się przygotujmy na dalszą część pochodu. Oczywiście potem zobaczymy. Już przejdziemy trochę do innych strojów, innej epoki. Zobaczymy tutaj
Za chwilę mamy przełom XVI i XVII wieku, zespół muzyki dawnej Tipiarum Scholares, a także mieszczanie z przełomu właśnie XVI i XVII wieku. Mówiliśmy o nich przed chwilą, ale teraz na pewno warto ich wymienić, bo to będzie na pewno burmistrz Gruzełko, burmistrz Stanisław Szymkowicz i pani Goskę. To są ludzie, dzięki którym mamy m.in. Kościół Świętej Janny, cmentarz tam na miejscu. Zresztą burmistrz Gruzełko jest takim chyba najbardziej znanym z nazwiska burmistrzem dawnym. Jego żona ma właśnie swój... Witamy bardzo serdecznie panią Goskę. Ona dwóch burmistrzów tarnowskich, tarnogórskich. Charakterystyczna Goska oczywiście siedzi w koszyku. Ale słabo ich witocie, słabo. Gorąco powitajmy tutaj właśnie. To są oni, właśnie burmistrzowie Tarnowskich Gór oraz pani Goskę. No i mieszczanie, proszę państwa. Tak kiedyś, jak się jechało 614, to ludzie ubrani chodzili w autobusie. Te kiecki bardzo ciężko było zmieścić w tych autobusach. Dlatego właśnie podziwiajmy tych, którzy nam prezentują dzisiaj te wszystkie piękne stroje. Prezentują nam, jak to wyglądało. Im jest na pewno też gorąco. I dlatego właśnie wymyślono autobusy przegubowe, żeby było więcej miejsca. Bo pani była w dużym kapeluszu, w srogiej, szerokiej, kloszowanej kietce. Proszę państwa, mieszczanie to jest oczywiście pewnego rodzaju taka improwizacja, bo nie wiemy, jak wyglądali. Nie ma fotografii, zdjęć oczywiście, są różnego rodzaju malunki i przekazy. W tym okresie, powiedzmy jakiegoś święta, być może ówczesnych gwarków, właśnie tak ludzie odświętnie byli ubierani. A teraz muzyka w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Tipiarum Scholares od 93 roku, zespół z inicjatywy pani Iwony Ewertowskiej Manner gra muzykę dawną na oryginalnych starych instrumentach i tak być może kiedyś właśnie przy takiej muzyce się bawiono. Na nasze rondo wjeżdża już pierwszy wóz, oczywiście na nim kto siedzi? No hopy i baby. Hopy i baby. Tak, to pewnie wszystkim bardzo dużo mówi. Oczywiście spotkamy tutaj, znaczy właściwie zobaczymy tutaj cesarzową rzymską Eleonorę Gonzagę z córką Eleonorą Habsburg i damami dworu. Dobrze. Za nimi oczywiście rozpoznajemy, co to za rzemiosło. O tym już wcześniej mówiliśmy. Za nimi Walenty Rozdzieński, oficina Ferraria, proszę państwa, czyli ci hutnicy, którzy tutaj na początku XVII wieku w okolicy całej Małej Panwi wzdłuż niej kuli przetapiali żelazo. Tutaj oczywiście jadą piękne damy, o których mówiłem wcześniej. Możemy zaobserwować tutaj też przepiękne stroje, przepiękne fryzury, tak to kiedyś wyglądało. Czy by się nie chciało czasem wrócić do takich historii? Oczywiście tutaj też uważamy na zwierzęta, o których wcześniej mówiłam. Witamy ich bardzo głośnymi brawami. Oni tutaj się zatrzymają chwilkę, żebyśmy mogli ich poobserwować. Rajtarzy, wojna 30-letnia, o której mówiliśmy, bardzo ciężka wojna, przeszła przez całą Europę. Tarnowskie Góry bardzo mocno ją odczuły. Sąsiednie miasteczko śląskie, wtedy zwane Żygwińskimi Górami, nawet się po tej wojnie mówi, Jan Nowak, nie podniosło już z tego kryzysu. Wielkie kontrybucje, wielkie zniszczenia. Ale potem był XVII wiek, 1683 rok, 20 sierpnia. Jan III Sobieski przyjeżdża do Tarnowskich Gór, dokładnie tak jak teraz, ale przyjeżdża od strony piekar. Dokładnie tak. To bardzo charakterystyczna postać dla Tarnowskich Gór. On przybył tutaj ze swoją żoną, z Marysienką, którą zobaczymy za chwilę. Również ze swoim synem tutaj się żegnał z nimi, żeby wyruszyć właśnie pod Wiedeń, żeby tam zwyciężyć. Synowie jechali z nim, a z żoną się żegnał i pojechali na Wiedeń 12 września 1683 roku. Mówi się, że uchronili Europę przed tureckim, tatarskim panowaniem. On pod Kalenbergiem zwyciężył razem z tak naprawdę wojskami zjednoczonymi, ale on był ich przywódcą. W Tarnowskich Górach mówi legenda oczywiście, że stołował się w sedlaczku. Trzeba pamiętać, że sedlaczka jeszcze wtedy nie było w ogóle w Tarnowskich Górach, a budynek, w którym się mieści sedlaczek, był wtedy tak naprawdę siedzibą starostwa bytomsko-tarnogórskiego. Dokładnie i tak. Jedzie Marysieńka, czyli pani Justyna. Witamy Marysieńkę. Bez nazwisk, bo teraz RODO, nie można. Ale to jest kobieta, która stała za tym wielkim mężczyzną. O niej się bardzo teraz dużo mówi. Jak za każdym mężczyzną stoi jakaś kobieta, proszę państwa. Oczywiście, że tak. Bardzo charakterystyczne to, że oczywiście my widzimy skrzydła huzarii, która podąża za królem Janem III Sobieskim. W tym orszaku Jana III Sobieskiego mamy hetmana Stanisława Jabłonowskiego, królewicza Jakuba Sobieskiego, husarię i pancernych, królową Marię Sobieską, damy dworów i eskortę karocy. A w następnej kolejności mamy kolejnego króla
Polski w tym przypadku. Dokładnie tak. Tutaj widzimy charakterystyczne złote loki w karocy. August II Mocny, dobrze mówimy? To ten właśnie, który się teraz uniósł i on chce na Bahnhof. Wpuśćcie go! A August II Mocny, hrabina Königsmark, damy dworu i kowal 14 lipca 1697 roku. Oni właśnie przybyli do Tarnowskich Gór w drodze do Polski. Bo trzeba pamiętać, że wtedy Tarnowskie Góry nie znajdują się na terenie państwa polskiego. Pierwszy raz Tarnowskie Góry w państwie polskim dopiero są w czerwcu 1920 roku. Wcześniej należą do Czech, Austrii i Niemiec. Następnym królem, który przybył do właściwie Tarnowskich Gór, następnym polskim królem był król August III Sas. On właśnie jedzie tutaj wraz z dworzanami. Niech się ukaże, bo on ma bardzo podobne włosy niż jak damy dworu i można się pomylić. On przebywał tutaj 2 dni, właśnie mówi się, że w domu sedlaczka. I właśnie taką fryzurę sobie na górach zrobił. I ona mu się trzymała aż do końca. Oczywiście tu są opowieści o tym, że była ustawiona wielka kuchnia na jego przywitanie. Kto by sobie nie pojadł w Tarnowskich Górach? Mówi się, że jeden z tych dwóch łamał podkowy w kuźni, której tak naprawdę już nie ma w tych Tarnowskich Górach, ale legendy w każdym mieście, gdzie on nie bywał, mówią, że był bardzo silny, lubił się popisywać swoją siłą. I ci królowie nie stołowali się, proszę Państwa, u sedlaczka, bo sedlaczek pojawia się w Tarnowskich Górach dopiero pod koniec XVIII wieku. Pojawia się również na naszym rondzie, właśnie teraz wjeżdża, to on na wersce wina. Z tym właściwie najbardziej go utożsamiamy, z winem. Tak, Hans Sedlaczek to był handlarz wina, który przyjął Tarnowskich Gór, najpierw wprowadził, a później kupił budynek, w którym dzisiaj właśnie mieści się winiarnia Sedlaczka. To był początek XIX wieku, chociaż już pod koniec XVIII w Tarnowskich Górach urzędował. 1800, teraz nie pamiętam, chyba 6 czy 7 rok, to jest moment, kiedy właśnie Sedlaczek kupuje ten budynek. No i pod jego nazwą istnieje już do dzisiaj, chociaż właściciele zmienili się co najmniej kilkakrotnie. Po Sedlaczku witamy Friedricha von Redena, ale nie tylko jego. Oczywiście, że nie tylko jego, razem z nim idzie Salmon Izak. Salmon Izak, prosimy bardzo, on nas wita tutaj takim bardzo charakterystycznym Reden Izak, tak naprawdę zasłużeni nie tylko dla Tarnowskich Gór, bo dla całego regionu górnośląskiego. Reden uważany jest za ojca w ogóle górnośląskiego przemysłu, a Izak mu bardzo wydatnie w tym pomagał. Friedrich von Reden to jest ten człowiek, który właśnie sprawił, że 16 lipca 1784 roku w szybie Rudolfina, tak zwanym dzisiaj Kunszcie, odkryto te złoża i mamy do czynienia wtedy z drugą rewolucją przemysłową górniczą w Tarnowskich Górach, początkiem górnośląskiego przemysłu i rewolucji w ogóle ogólnoeuropejskiej. Ale tych ojców górnośląskiego przemysłu jest więcej, bo przecież w pochodzie jak co roku oprócz Redena mamy Augusta de Poskamblasopolskiego, Rudolfa von Karnala. On jest bardzo ważny dla takiej naszej szkoły górniczej, która była właśnie umiejscowiona w Tarnowskich Górach. To jest bardzo ważna postać dla historii właściwie górnictwa w Tarnowskich Górach. On tutaj sprawił, że ta szkoła górnicza odżyła, on był jej dyrektorem przez parę lat. I on to niedługo do nas wróci poprzez serwis porcelany, bo ten serwis, tak zwany serwis Karnala, właśnie niedługo przyjedzie do Tarnowskich Gór. Pierwszy raz, odkąd stąd wyjechał, na początku XIX wieku. I tak, proszę Państwa, w tych zielonych czapkach, w białych spodniach wyglądają oficjalne mundury górnicze na początek. Muszą Państwo wiedzieć, że one nie były w całości czarne, one tam później były troszeczkę przeszywane, trochę zmieniane, ale od tego to wszystko się wzięło i górnicy, którzy do Tarnowskich Gór przybywali, te czaka górnicze mieli właśnie zielonego koloru, a nie czarnego. On się stał czarny później, dodano do tego pióropusze i tego efekt mamy taki, jaki mamy dzisiaj. Dokładnie. Ale w czasie barburki w środku lata, w lipcu, właśnie na rynku pokazywaliśmy te czapki i zielone, i czarne, ale też i kraciaste. A teraz czas po zarządzie kopalni Fryderyk na króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma II. Witamy go tutaj właśnie razem. To jest też koniec XVIII wieku. Pierwszy król pruski, który tu się pojawił, ale tak naprawdę dopiero od niedawna wówczas Tarnowskie Góry należały do Prus. Bo trzeba pamiętać, że po wojnach śląskich trzech w połowie XVIII wieku to jest moment, kiedy część z Górnego Śląska dopiero staje się pruska. I ten król właśnie między innymi z tego powodu tutaj przychodzi, a jego ojciec Fryderyk Wielki sprawił, że tutaj zaczęło się dużo w tematach przemysłowych dziać. Za królem pruskim mamy kogo?
już teraz, w tym momencie właśnie poeci opuszczają nasze rondo. Johann Wolfgang von Goethe. Oczywiście, Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Wybicki, Ignacy Krasicki to są poeci związani z historią naszego miasta właśnie. Razem z nimi zobaczymy dalej. Pułkownika księcia Jana Nepomucena Sułkowskiego z huzarami. To jest okres wojen napoleońskich oczywiście. I trzeba pamiętać, że oni też tu przybywali w gościach. I wcale Tarnogórzanie dobrze nie wspominają tego pobytu, bo oni walczyli z Rosją, a byli częścią wojska napoleońskiego poniekąd, a Napoleon pokonał Niemcy, a myśmy w Niemczech wtedy się znajdowali. Ja wiem, że to może się wydawać skomplikowane, ale tak po prostu wtedy było. Od czego my cię mamy, żebyś ty nam wszystko wytłumaczył? Dokładnie tak, więc widzieliśmy poetów, widzieliśmy oczywiście pułkownika księcia Jana Nepomucena. Car Aleksander I, generał, książę Piotr Michajłowicz Wołkoński z huzarami i piechotą polską. Witamy ich właśnie na rynku, oczywiście na rynku, co ja mówię, na rondzie. Teraz tu jest rynek, proszę Państwa. Dokładnie tak, tu jest centrum Tarnowskich Gór, z nimi widzimy właśnie wóz z ludźmi nauki, oczywiście ludzie nauki, za nimi to dr Robert Koch, profesor Karl Wernicke, dr Paweł Wosidlo. Oczywiście za nimi widzimy też duchownych trzech wyznań, to oni właśnie za nimi idą za tym wozem. Widzimy księdza Franciszka Kokota, księdza doktora Karla Christiana Webera oraz rabina Aleksandra Kohuta. Zbliżamy się też oczywiście do dalszej części pochodu, teraz nam trochę przyspieszyli. Przypomnijmy tylko teraz widzimy naukowców, czy już lecimy dalej? Lecimy dalej, bo jesteśmy już... opuszczają nas, ale pomachajmy im jeszcze. Bo te wieki przelatują nam przed oczami, nawet nie wiemy kiedy, proszę Państwa, to wszystko się dzieje. Robert Koch, Karl Wernicke i Paul Wosidlo to ludzie bardzo zasłużeni. Karl Wernicke urodzony w Tarnowskich Górach, proszę Państwa. Koch to ten wielki Koch, którego brat też tutaj urzędował i Paul Wosidlo, pierwszy dyrektor szkoły aktualnie noszącej nazwę Staszica, proszę Państwa. A teraz duchowni trzech wyznań, Tarnowskie Góry, jak cały Górny Śląsk, to miejsce bardzo wielowyznaniowe i oni wszyscy tu kiedyś żyli. Dokładnie, na przykład i się ze sobą zgadzali. Rabin Aleksander Kohut w 1865 roku objął rabinat w Tarnowskich Górach. W 1866 roku wydano jego pracę doktorancką. I właśnie w 1867 roku odebrał swój dyplom rabinacki i objął rabinat w Węgrzech. Proszę Państwa, a po duchownych i po ludziach nauki mamy księcia Guido Henkla von Donnersmarcka. Tak, widzimy go tam. Tam go teraz podnosi się, tam macha. Oczywiście on jest bardzo charakterystyczną postacią tutaj dla naszych... Długo by mówić o Donnersmarckach, o ich wkładzie w historię Tarnowskich Gór, okolic i całego Górnego Śląska. Trzeba pamiętać, że tam też były dwie, a nawet momentami chyba trzy linie Donnersmarcków. Byli świętlanieccy, nakielscy, a potem jeszcze świętochłowiccy. To się podzieliło, ale to byli najbogatsi ludzie w Prusach wtedy. I tak naprawdę dzięki nim wiele rzeczy w Tarnowskich Górach się stało i w całej okolicy. Oczywiście musielibyśmy wspomnieć o niestety nieistniejącym pałacu w Świerklańcu, ale to, co zostało, daje naprawdę pogląd, jakie to było piękne. Mówię oczywiście o pałacu kawalera, a za nim na koniu jego ukochana Blanka de Paiva. Witamy, to ona dla której on tutaj właśnie ten pałac w Świerklańcu wybudował, żeby nie tęskniła za Paryżem. Dokładnie tak, to ona pięknie nam się tutaj prezentuje, jeżdżąc typowo po damsku, na damskim siodle. A oprócz nich w tym wozie, proszę Państwa, w tej pikelhaubie jedzie cesarz niemiecki Wilhelm II. Oni już teraz powoli... Pozdrawiajcie go po niemiecku, ale nie prawą ręką. To nie te czasy. Witamy. Blanka de Paiva. Blanka de Paiva, cesarz niemiecki Wilhelm II. Oczywiście też książę Guido Henkel von Donnersmarck. Za nimi oczywiście pułkownik Henryk Kramer na czele 156. Pułku Piechoty. Jesteśmy już, proszę Państwa, w XX wieku. Mamy pierwszą wojnę światową i to, co się dzieje później. Mamy okres powstań, plebiscytu. Idzie Zelbschutz, Grenzschutz, pułkownik Heinrich Kramer na czele 156. Pułku Piechoty, o tym mówiliśmy. To wszystko jest grupa rekonstrukcyjna Ostfront z Mikołowa, a także przedstawiciele Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i plebiscytowej na Górnym Śląsku. To jest to wszystko, co tu się działo między rokiem 1918 a 22. Przypominam, czerwiec 22 roku to moment, kiedy generał Szeptycki przez most na Brynicy
dojeżdża w końcu na koniec do Tarnowskich Gór i Tarnowskie Góry po plebiscycie stają się, no nie stają się miastem polskim, bo głosowanie akurat w Tarnowskich Górach wyszło trochę odwrotnie, ale stają się po raz pierwszy w historii częścią państwa polskiego. Przypominam, że od momentu, kiedy powstały, były na granicy z Polską, ale Polski tutaj do tego momentu jeszcze nie było. Witamy gości z Pajskreczam, czyli z Pyskowic i też z najbliższych okolic. Witamy pana Gatysa i całą resztę. Te niebieskie mundury to jest właśnie międzysojusznicza komisja plebiscytowa. Później idą wojska pruskie tak naprawdę, już w wersji nowej, w tak zwanym Feldgrau. To jest okres, kiedy w I wojnie światowej mundury się trochę pozmieniały. Zniknęły pikelhauby, pojawiły się czapki i hełmy. A później idą oczywiście powstańcy, trzy powstania śląskie 1919-2021, które spowodowały może nie bezpośrednio to, że ta część Górnego Śląska po 22 roku została przyznana w Polsce, ale w tym samym czasie na Górnym Śląsku i między innymi w Tarnowskich Górach stacjonowały wojska rozjemcze, tak je nazwijmy, i byli wśród nich Francuzi, Anglicy, Włosi, a u nas byli Szkoci. Hopy w kieckach. Dokładnie tak. Widzimy, akurat pięknie nam tutaj zagrała, w tym momencie się zatrzymała i prezentuje orkiestra Pipes and Drums. To jest właśnie regiment szkocki. Oni przekazywali władzę w Tarnowskich Górach Polakom po wprowadzeniu rozstrzygnięć Ligi Narodów. To właśnie oni tam stoją. I oni pierwsi w Tarnowskich Górach zrobili moda na kratka. I no intro jeszcze. Miejmy nadzieję, że u nas pozostanie ona teraz dłużej, tak, i w trochę innych kolorach. Ale mam nadzieję, że kiedyś jak pojedzie się do Edynburga albo do Glasgow, to ta nasza kratka też będzie to tam szło kupić. My wprowadzimy ją na całym świecie, oczywiście, że tak. Tak samo jak szkocka kratka, zaraz obok niej będzie tarnogórska. Tak jest, ale proszę Państwa, generał Szeptycki w kratkę nie był ubrany, ale w Tarnowskich Górach był. 27 pułk piechoty, generał Stanisław Szeptycki w tej chwili, to ten na koniu. I no nie umiał go zauważyć, bo Kaj za krzokiem stoi. Za krzokiem stoi, jest. Ale ja, że go widziała, on jest tam na koniu. Tam na wprost. To jest ten człowiek, który właśnie w 22 roku wjechał między innymi do Tarnowskich Gór na czele 27 pułku piechoty. Do Tarnowskich Gór między innymi, ale nie tylko. I on oficjalnie przejmował władztwo nad tą częścią Górnego Śląska, która przypadła Polsce po plebiscycie górnośląskim i trzecim powstaniu śląskim. Historia mówi, że 22 czerwca 22 roku otrzymał rozkaz przejęcia pokojowego z rąk niemieckich Tarnowskich Gór i okolic i kilka dni później właśnie tutaj się pojawił generał Stanisław Szeptycki. To właśnie on tutaj na koniu. Prezentuje się właśnie tak, jak powinien prezentować się generał dostojnie. Razem z nim oczywiście 27 Pułk Piechoty. To właśnie oni w wojnie w 1920 roku, właściwie on, był dowódcą 4 Armii, a następnie Frontu Północno-Wschodniego. Oczywiście za chwilę widzimy Policję Województwa Śląskiego. Tu akurat w tym momencie jeszcze schodzi 27 Pułk Piechoty z ronda. Na chwilę tutaj nam wprowadzono przestój, ale już tutaj widzimy piękne koła. Rowery? Tutaj oni dzwonią? Dla gości z rzeki koła to rowery oczywiście, bo mogą nie wiedzieć. Bo rowery mają koła, dlatego nazywają się kołami. To jest oczywiście Policja Województwa Śląskiego, tworzona przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Policji Województwa Śląskiego 2239. Zresztą tej formacji, czyli tej Policji Autonomicznego Województwa, do niedawna poświęcona była wystawa czasowa w naszym Tarnogórskim Muzeum 60-lecie. I takie koła, proszę Państwa, daj pozór. Słuchajcie, takie koła. Wypożyczalnia takich rowerów będziemy otwierać. Może być? No nie wiem, kto na to wsiądzie. Proszę Państwa, to są przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, którzy sobie odnowili takie rowery. Będziecie je wypożyczać? Ja. Zrobimy konkurs, kto będzie w stanie na takim rowerze trochę przyjechać. Proszę Państwa, ale tutaj o tej policji mówiliśmy, bo tutaj stare rowery z trochę nowszymi. Mówimy o tym województwie śląskim. Ta policja właśnie miała takie oddziały rowerowe. Słuchajcie, nie mieli problemu, że im benzyny brakło. No to nie byłby problem w tym momencie. Może ograniczymy w tym momencie ruch do samego ruchu rowerowego w Tarnowskich Górach. Przecież takie piękne rowery trzeba wykorzystać. To oni tutaj nam prezentują sztukę jeżdżenia na tak. Ja mam pytanie, jakie dętki do tego kupujecie? To są świeżo odremontowane rowery, więc warto podziwiać, bo to one się naprawdę już pojawiły, proszę Państwa, przy okazjach różnych u nas w Tarnowskich Górach. Myślę, że na stałe się wpiszą w ten krajobraz. Zrobimy kiedyś szkołę jeżdżenia na takich kołach. A to się na tym jechać na jednym kole?
Chyba nie. Kto chce spróbować? Będzie pokaz. Będzie pokaz. Przerzutki się popsuły, moja jedna przerzutka. Ale widzę, że tutaj kolega ma bardzo ładną muszkę, zaś w krata, nawet jakby my nie chcieli. Wielkie oklaski dla panów, bo na tym się naprawdę bardzo trudno jeździ. Ale co to jest za rower? To jest szyk na mieście, to w tym można właśnie się pokazać. Tutaj o to chodzi. Słuchajcie, Policja Województwa Śląskiego w tej chwili oczekuje u nas tutaj w tym zastępie rowerowym na wyjście z ronda, bo przy okazji w okolicach Staszica oczywiście pochód się rozchodzi i tam mogą być trochę małe blokady, ale proszę Państwa, pułk piechoty 11 już teraz, uwaga, celują, ale nie będą strzelać, proszę Państwa. Ale przy okazji uważajmy, bo to już się zbliża właśnie ten moment, kiedy będą strzelać, więc uważajmy na bezpieczeństwo. A w tym roku z nami, z tego co wiemy, jest też gość specjalny, pani Elżbieta Zawadzka. Czy ona tu jest? Bo nie widzimy w tej chwili, bo nie wszystko widać z tego miejsca. Przeszła nam już. Przeszła. Niestety Elżbieta uciekła, Zawadzka, ale to była charakterystyczna kobieta. Bohaterka II wojny światowej, legendarna kurierka, admisariuszka AK, która po wykonaniu misji do sztabu naczelnego wodza w Londynie ukończyła w Anglii kurs, proszę Państwa, a 3 lata swego życia spędziła w Tarnowskich Górach, pracując jako nauczycielka w gimnazjum żeńskim. To były lata 36-39. W czasie okupacji swoje tarnogórskie uczennice zaprzysięgła jako członkini AK. A tutaj, proszę Państwa, mamy tak naprawdę prawdziwą rekonstrukcję historyczną, bo nasza grupa rekonstrukcji w tej chwili pokazuje, jak to mogło wyglądać w tych bardzo ciężkich czasach powstaniowo-wojennych, proszę Państwa, bo tutaj w tym okresie bardzo wiele się działo. To jest moment, kiedy tak naprawdę widzę polskie wojsko pojmało Volksdeutsche, tak to nazwijmy. Nie wiem, jak to nazwać, ale osoby, które są oznaczone tak zwanym Hakenkreuzem, proszę Państwa. Ale na tym nie koniec, bo 11 Pułk Piechoty to oczywiście Grupa Operacyjna Śląsk 1939. Ale oprócz nich zobaczymy też właściwie inną grupę. Zobaczymy trzeci pułk Ułanów Śląskich na czele z pułkownikiem Czesławem Chmielewskim. No i patrzcie, to wojsko już ma barwy tarnogórskie, bo żółte otoki są, proszę Państwa. Chyba bezwiednie oczywiście żartujemy, ale mamy w tej chwili pułkownika Czesława Chmielewskiego, trzeci pułk Ułanów Śląskich. Pułk nawiązywał do tradycji jazdy Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz Powstania Listopadowego. To jest pułk, który brał udział w kampanii wrześniowej na początku gdzieś tu w okolicach Tarnowskich Gór, później na południe okolice Bierunia, Pszczyny, a koniec w ogóle udziału naszych tarnogórskich żołnierzy tutaj, nie tylko kawalerii, to jest nawet za Bugiem już, bo uciekali z wojskiem polskim, broniąc się przed niemieckim Blitzkriegiem. Ale wojsko, proszę Państwa, w Tarnowskich Górach, o ile zaczęło się w XIX wieku, albo nawet i wcześniej, jako pierwsza jednostka, później funkcjonowało i jako polskie wojsko, i jako pruskie, i na odwrót, i funkcjonuje do dzisiaj, proszę Państwa, bo mamy przecież w Tarnowskich Górach 5. Pułk Chemiczny imienia generała broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach. I oni już teraz stoją tutaj na wejściu i będą pokazywali, czym chwalą się dzisiaj i jakie sprzęty są używane przez nich na akcjach. Pułk Chemiczny, tak naprawdę zabezpieczenie, jeżeli gdzieś się dzieją jakieś konflikty zbrojne, oni nie biorą udziału w walkach, oni stanowią to zaplecze, które jest niezbędne, bo chodzi oczywiście o zagrożenie chemiczne, ale nie tylko, bo nie można tego kategoryzować tylko jako zagrożenie na przykład bronią chemiczną. Chemia w naszym życiu, tak samo w wojsku, jest potrzebna cały czas. Koszary oczywiście przy ulicy Kościuszki się mieściły. Tam funkcjonował między innymi jeszcze przed wojną 11 Pułk Piechoty, później 35 Pułk Piechoty, później 8 Dywizjon Artylerii Rakietowej, później Batalion Drogowy, to już po wojnie. Na koniec do 97 roku Pułk Kolejowy 12 przekształcony w 4 Wojskowe Zakłady Budownictwa Kolejowego, następnie przeformowany w 4 Ośrodek Przechowania Sprzętu, potem była Wojskowa Komenda Uzupełnień, ale to wszystko przy ulicy Kościuszki, a nasza jednostka jest przy ulicy Opolskiej. Dokładnie tak. Witamy jeszcze raz. I to oni prezentują też swoje wozy, więc oni
w ten piękny sposób zamykają nam tutaj taką historyczną część pochodu, nawiązując trochę do teraźniejszości, do której za chwilę przejdziemy. I przypominamy cały czas o bezpieczeństwie, proszę Państwa, pamiętajcie o tym, żeby nie wchodzić tu na ulicę, bo teraz są właśnie, no koni już więcej nie będzie chyba, ale proszę Państwa, teraz będą samochody, motocykle i bardzo dużo dosyć niebezpiecznych rzeczy, żeby Wam któreś dziecko po naszemu nie pitło, bo będzie płacz. Uważamy na siebie, uważamy na najbliższych, uważamy na wszystkich dookoła, bo teraz będzie też bardzo dużo pojazdów mechanicznych. Pamiętamy też cały czas o tym, komu możemy dziękować za wsparcie tegorocznych gwarków, czyli tutaj dziękujemy zakładowi aparatury chemicznej Hemet SA. Przypominamy też, że gwarki dzisiaj właściwie ostatni dzień, ale dzisiaj wciąż bardzo dużo się dzieje. Dzisiaj na rynku o 15.45 TG Big Band, o 17.00 Sun and Grace, od 18.30 Kasia Kowalska, 20.30 Ray Wilson, 22.00 to jest pokaz sztuczny ognie. Oczywiście cały czas są wszystkie imprezy towarzyszące. Zapraszamy na Plac Wolności, na Kiermasz Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, Festyn Bezalkoholowy, Postawna Rodzina. Oczywiście cały czas przypominamy o naszej zabytkowej kopalni, no bo kiedy jak nie podczas Święta Miasta przypomnieć sobie o tym, co tutaj takie cenne, o tym, co niedawno zostało wpisane na listę zabytków UNESCO, czym możemy się chwalić na cały świat. I oczywiście o wszystkich atrybutach, bo kopalnia nie jest wpisana tylko jako kopalnia. Tam są, właściwie ona nie jest wpisana jako ten główny zabytek, to cały właściwie system zagospodarowania wód, bo właśnie woda jest tutaj najważniejsza. I właśnie o tym chodzi, żeby tutaj pamiętać o tych wszystkich dodatkowych atrybutach. O tym, że w skład tego wchodzi też nasz Park Śląski. Niby taki nowoczesny, ale Park Miejski, przepraszam. Chodzi o to, że on jest właśnie przykładem zagospodarowania tych właśnie pogórniczych krajobrazów, więc on jest też czymś, czym bardzo się chwalimy. Miejmy nadzieję, że będzie w nim jeszcze lepiej zagospodarowana ta część historyczna. Oczywiście wszystkie te systemy zagospodarowania wód, oczywiście sztolnie, szyby, to właśnie o to chodzi, żeby mówić o tym, że to nie jest tylko ta kopalnia, chociaż ta kopalnia oczywiście bardzo warto zwiedzić. Pamiętamy cały czas o bezpieczeństwie, o to, żeby nie wchodzić na trasę przejścia pochodu, zachować bezpieczną odległość od zwierząt, które już przeszły, ale jeszcze tutaj nas żegnają. I od cudzych żon też się odsuńcie. Stójcie przy swoich. Proszę Państwa, jakoś zapraszam. Ela przed chwilą wspominała o tym UNESCO, żebyśmy tutaj Państwa nie zarzucili informacjami wojskowymi, na których notabene też, nie wiem, może Ela, ale ja się nie znam aż tak bardzo. Ale proszę Państwa, to UNESCO jest ważne, bo jak Państwo czasami będą być może pytani, że ta kopalnia, że ta sztolnia jest wpisana na UNESCO, no to w tym jest i trochę prawdy, i trochę nieprawdy, dlatego że wpisane są całe podziemia tarnogórskie na listę UNESCO. To jest około 150 km tych podziemi, przynajmniej tych, o których wiemy, ale trzeba pamiętać, że od XVI wieku wiele tych chodników się pozawalało, więc zostały wpisane całe tarnogórskie wyrobiska do tego dziedzictwa. Tych obiektów w sumie jest 28, część z nich jest pod ziemią, część jest na ziemi, część jest dostępna, a część nie. Sztolnia Głęboka Fryderyk, o których mówiliśmy, to jest tak naprawdę duży konglomerat sztolni, 15-kilometrowy ponad, na której tak naprawdę wydzielono tylko część turystyczną, którą znamy jako sztolnia Czarnego Pstrąga, i podobnie jest zabytkową kopalnią Srebra. Ona sama w sobie, ta wieża, to co jest na górze zabytkowe, nie jest, ale funkcjonuje na zabytkowym szybie. I tak naprawdę w tym sensie jest to zabytkowe. Oprócz tego tych szybów szyba jest bardzo ważny, związany z wodą, bo to są szyby takie jak pokój, szyb bor, szyb starszy i maszynowy, bo to nasze wodociągi, kiedyś to się nazywało Adolf, tak później nazwano to szybem Stasik. Jest jeszcze szyb pomoc Szczęściu i kilka innych. Wodociągi są jeszcze przy ulicy oczywiście Opolskiej, Zagórskiej. To jest kolejny element bardzo zabytkowy, to się nazywa szyb Keller. Oprócz tego jeszcze, proszę Państwa, sztolnia Głęboka Fryderyk razem z Roznosem, Portalem, to już na terenie gminy Zbrosławice. Druga sztolnia ważna w Zborze, Wspomóż, która wylatuje w Szybnicy, też jest wpisana na listę razem z Roznosem, czyli tym, co jest przed. Ale myślę, że teraz... Witamy miasto Kalety, to właśnie ich orkiestra Denta, tutaj witamy. Za chwilę, a przed nimi oczywiście te, które prowadzą orkiestrę, żeby do domu trafili potem. Jak czyli zwykle do baby prowadzą hopów. Tak jest. Miejska Orkiestra Denta z Kalet. Cieszymy się, że okoliczne tutaj gminy, miasta do nas przyjeżdżają i też się chwalą, bo to jest dla nich promocja, ale przede wszystkim cieszymy się, że do nas przyjeżdżają, razem z nami świętują
gmarki. Orkiestra miejska, ta orkiestra Skale teraz dla Państwa gra w tradycyjnych śląskich rozmarskich strojach. Zanim, proszę Państwa, pojawi się na pewno bractwa kulkowe, to jest wyszty brynica, miedarzanie, koło gospodyń wiejskich, nakła, kapelkowy z straży, koło straży pożarnej, które także przedstawiciele Tarnogórskiego w sercu kultury. Oczywiście pojawi się też nasz Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ale to już za chwilę. Teraz witamy jeszcze raz orkiestrę miejską Skalet. Remontis jeszcze stoi i bucuje po koniach. Z jednej strony mamy reklamę Remontisa, a z drugiej strony porządek musi być, nie? No tak, no. Mamy jednak coś z niemieckiej takiego... Ordnung, Musein, czasami Spaß Musein też. Mam nadzieję, że to się udaje. Teraz jadą jacyś tancerze, więc nie wiem, to chyba Tarnogórskie Centrum Kultury będzie, jak tam życie. Tutaj będą wprowadzać nam troszkę weselsze rytmy, oni nas rozgrzeją przed tym, co się będzie działo na rynku dzisiaj. Oczywiście pamiętajmy, że Tarnogórskie Gwarki to jest bardzo złożone święto, no bo przede wszystkim mamy część historyczną, tu już przeszedł nam historyczna część pochodu. Oczywiście jest też taka nowoczesna zabawa, są występy artystów, część ale regionalna też... i potem później oczywiście będą i szkoły, i orkiestry, a na koniec reklama, także naprawdę wszyscy, którzy będą się chcieli cieszyć tymi gwarkami albo zareklamować, będą tutaj widoczni. A teraz tancerze! Widzimy znowu kalety! Ale rejestracja... Rock and roll, to jest właśnie to, co tu się dzieje. A rejestracja z Gliwic! Koniec świata! Rock time, bus. To właśnie oni tutaj teraz tańczą. Pilnujcie ich, żeby tam baba hopa nie ciepła albo hop baby. Baba hopa może. Może. Baba hopa może, tu nasi Tarnogórzanie na koniec tańczą. Witamy! Oni, słuchajcie, oni tak od szczelec o polskich już tańczują. Dokładnie tak. Oni tutaj nam robią taką przerwę, robią miejsce dla bractw kurkowych, które za chwilę tutaj wkroczą na nasze rondo. O nich też pamiętajmy. Zresztą, proszę Państwa, przy okazji gwarków mówiliśmy o tych imprezach towarzyszących. Bractwa kurkowe co roku się spotykają i strzelają, ale nie do ludzi, tylko do tarczy. I co roku takie zawody są właśnie w czasie gwarków w sobotę organizowane. Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Widzicie, już strzelają, a ja się boję. Tutaj prosimy bardzo, żeby pilnować siebie i najbliższych. Przede wszystkim zatkać uszy, jak będą szczelać, bo to naprawdę głośno wystrzały będą. To będziemy jeszcze jakieś 300 razy to powtarzać, ale powiem od razu, że mamy tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Henryk Wójcik to król? Tak on jest, nie widzę go. Kajs tam z tyłu. Przy Sedlaku jeszcze tam jest. Andrzej Janicki, pierwszy marszałek. I Leszek Waligura, drugi marszałek. Tyż Kajs ze Zabku są, proszę Państwa, ale tych brat dzisiaj z nami jest bardzo, bardzo wiele. Oprócz Tarnogórskiego, które idzie oczywiście jako pierwsze przedstawienie. O czym to jest pierwsze i ostatnie. Oni zamykają Szczyna i idzie otwierają. Na samym początku, oczywiście, oprócz, bardzo witamy. Oprócz Tarnowskich Gór jest dzisiaj z nami Bractwo Kurkowe Bytom. Pszczyna. Zabrze, Nysa, Tuchola, Rybnik, Oberglogau, czyli Głogówek, Racibórz, Mikołów, Żory. Oprócz tego jeszcze będą z nimi szli członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Bielska Białej, Bractwo Zjelcza, Laskowic i Lublin. Dobrze pamiętam? Dokładnie tak, to właśnie nasze zaprzyjaźnione bractwa kurkowe, które idą wraz z tym oczywiście Tarnogórskim. I idą kobiety, proszę Państwa, nie wszystkie bractwa dopuszczają kobiety. Są też takie bractwa, które nie dopuszczają hopów. No to jeszcze lepiej. I dobrze im tak. Spokój jest. I dobrze im tak, proszę Państwa. Witamy wszystkie bractwa, jeszcze raz wymieniamy po kolei. Tarnowskie Góry, Bytom, Pszczyna, Zabrze, Nysa, Tuchola, Rybnik, Głogówek, Racibórz, Mikołów, Żory, Bielsko-Biała to Grupa Rekonstrukcji Historycznej, Jelcz, Laskowice i Lublin. A wracając do wczorajszych zawodów, zawody o tarczę pamiątkową wygrał Janusz Wojewodzic. Tadeusz Żyła, były król Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców, też dzisiaj z nami tutaj jest. Jest Jerzy Piech, król kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie. Na 8. miejscu w tej konkurencji uplasował się burmistrz miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech. W konkurencji srebrnego gwarka wygrał Jacek Wicher z Tarnowskich Gór.
Drugi był Marcin Piech Pszczyny i Tomasz Dylong z Bytomia. Tu możemy się też przygotować, będą wystrzały, tu widzimy już. To będą bardzo głośne wystrzały, więc już teraz jeszcze raz, po raz setny przypominamy, jak macie tutaj małe dzieci, zatkajcie im uszy naprawdę, dlatego że nie dźwięk jest problemem, tylko samo podciśnienie przy tym wystrzale, ale musimy poczekać, aż te bractwa z tymi flintami sam przejadą naokoło i będą strzelać, mam nadzieję, znowu stąd w kierunku Banhofu. Dla gości Pędzina tłumaczymy, że to jest dworzec oczywiście. I wracamy do konkurencji wczorajszej. Szabla hetmańska. Ewa Reichel z Rybnika, czyli kobieta, pierwsze miejsce zajęła. Edward Wurcik z Pszczyny zajął drugie, a Adam Flak miejsce trzecie to akurat Tarnogórzanin. Tarcza charytatywna, wyniki to Magdalena Piech, znowu kobieta z Pszczyny. Później Artur Piech z Pszczyny i Edward Wójcik także z Pszczyny. Bractwa idące w pochodzie na czele, tam jest, witamy pana Tadeusza Żyłę, byłego króla Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców, prezesa Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Brat Strzeleckich RP, członka zarządu Zjednoczenia Kurkowych Brat Strzeleckich RP. On szedł koło pana Janickiego na samym początku tych wszystkich brat. I na koniec będę jeszcze raz wymieniał te bractwa, które dzisiaj z nami tutaj są, oprócz gospodarzy, czyli bractwa z Tarnowskich Gór: Bytom, Pszczyna, Zabrze, Nysa, Tuchola, Rybnik, Głogówek, Racibórz, Mikołów, Żory, Bielsko-Biała i Jelcz, Laskowice. A tutaj już teraz tak naprawdę na pasach za bractwami kurkowymi staną zespół folklorystyczny Brynica! Witajcie! Oni tutaj na barmurce występowali. Basia Szukunka jest z przodu, proszę państwa, w oryginalnych strojach. Jeżeli to są panie, nazwijmy to, już nie będące panienkami wolnego stanu, nie mogą chodzić we wiankach, mają mieć na głowie chustka, ewentualnie chutów jeszcze wtedy nie nosiły kobiety i no hopy, strój rozbarski oryginalnie właśnie w kapeluszu, ale kiedyś mieli jeszcze czapki, tak zwane tchórzówki z takiego grubego futra. Proszę państwa, za chwilę będzie tak zwane, nie mogę tego powiedzieć, będzie larmo. Będzie głośno. Także delikatnie przygotowujmy się do tego, że za chwilę dobrze zatkać uszy. Ci, którzy się boją, na pewno się wystraszą tego wystrzału. Kto daje znak, panie Janicki? Łoni. A on nie lubi się... Teraz mamy jeszcze dodatkową informację. Ruda Śląska jest z nami dzisiaj, czyli jest bractwo kurkowe z Rudy Śląskiej. Bardzo mocny skład, właśnie oni się z nami trzymają. Wszyscy również. Wszyscy ryszawi, uwaga, szczilają. Kto chce potem takie kawałki tych krzoków se do domu wziąć, prawie jak Bożym Ciele idzie wziąć do domu. Mam nadzieję, że w tych krzokach nikogo nie ma. Godołych w tołogu. Kto mnie słyszy w ogóle teraz? Nie widzę. Co Gadoś? Brawo dla nich. Brynica Godo, że już styknie. Bo im się wojna przypominał. Amunicji wam nie braknie. Słuchajcie, Godołek, że kwarki są trochę jak odpust, ale takich pas patronów na żadnym odpuście nie mają. Uwaga! To są prawie jak Katiusze, proszę państwa. Tak ciszej, Godoś. Coście tak zacichli? Ja się tak wystraszył, jak się mikrofonem zęba prawie łomał. A mam czyino. Chyba się zęby wyciągnął. Mam drugi komplet w robocie. Tam chyba zaś jakiś nie wypał będzie. Dajcie pozór. Będziemy my jeszcze mieli potem rondo? Nie, ale panów odbudowujemy co roku. Brawo dla brat kurkowych. Jeszcze armata jedzie. Dajcie żyć! To jeszcze Pszczyna. Pszczyna otwarła, Pszczyna zamyka. No, to by było na tyle. A może i nie. A ta będzie strzelać też. Ale ta będzie tymi pieniądzmi strzelać, także łapcie. Proszę uważać jeszcze przez chwilę. Ja teraz nie wiem, co ją godać, słuchajcie. Ja ją powiem, dajcie pozór. Dajcie pozór, pociście któreś auto.
zrobił nam się tutaj ształ trochę na rynku, ale no zamknęli tak im wiadukt na Kielskiej i mają kaj pojechać. A teraz się trzeba dobrze obrócić. A to ja się boję, że ta armata to za chwilę w naszą stronę będzie strzelać. Zastanawiam się, dlaczego to auto jest na holu, ale chyba prawdopodobnie dlatego, że jest taki odrzut, ale zaraz się przekonamy. Policja jest blisko, oni tutaj nad nami czuwają, może za chwilę będą pomagać. Teraz proszę Państwa, raz jeszcze chwila przerwy, ale zaś będzie larmo. Proszę brać właściwie Brynica, przykład się Brynicy. Brynica niech się legnie, bo mogą ją strefić. Proszę brać przykład z Brynicy, bo oni zatykają uszy, to też będzie mocny strzał. Brynica od zawsze na granicy, oni wiedzą jak to jest, jak jest wojna. A to jest, proszę Państwa, taka rzeka, oczywiście zwano też Jordanem, zawsze dzieliła, ale dzisiaj łączy, bo dzielnica, Brynica to nie granica, to taka nazwa stowarzyszenia, które okoliczne gminy skupia. Akurat zespół Brynica w nim nie funkcjonuje, bo jest leśna kraina i od niedawna noszą tytuł lokalnej marki. No to mamy po Brynicy. Kto chce traktor na części kupić? Taki piękny Ursus był. Jeszcze się kopci. A dobrze, że tego hopa z tego auta nie ściepło. Słuchajcie, armata nie ściepło, ale nie w to rębatki poszlatywały. Wielkie dzięki, jedźcie już, ja was proszę. Czopka to ma chyba na Super Blue, się dalej liczymy. Brynica na szczęście cała tutaj jeszcze. Brynica nie takie wystrzały przeżyła. Zespół folklorystyczny Brynica, proszę Państwa, z miejscowości Brynica, gmina, miasteczko śląskie. Oni mają z okien widok na zagranicę. Oczywiście, że tak. Za nimi za chwilę zobaczymy jeszcze zespół Miedarzanie. Oni też na własnym wozie, już nie ciągniętym przez traktor, oni już mają ale konie, do, więc do dalej na to uważamy. Tylko do nich machajcie, bo oni nic nie słyszą. Bo w ich stronę szczylali. Oni nie słyszeli ostrzeżeń, oni nie zatkali uszu, oni tylko słyszeli huk. Zespół pieśni i tańca Miedarzanie. Oni taką furą na wszystkie występy jeżdżą ponoć. Wiecie jak oszczędzają na benzynie? No zawsze się spóźniają. Ale jakbyście mieli takiego w dobrym stanie konia, to mogą wziąć. Zespół folklorystyczny, zespół pieśni i tańca Miedarzanie, ale w strojach nie tylko śląskich, proszę Państwa, bo widzimy na początku stroje góralskie, a potem przepiękne śląskie trachty, działuszki we wionkach, bo działuszki mogą być we wionkach, a jak nie mają wionka, to już we wionku chodzić nie mogą. A za nimi koło gospodyń wiejskich Naku, ale to hopy nie są, co to się dzieje? A mają hopy w odnoszeniu. Równouprawnienie. Orzech. Nawet hopy teraz mogą wianki pleść i one pewnie tam plecą dla tych młodych działuszek. Hopy najczęściej pletą głupoty, a teraz za niegodali głupot mogą pleść wianki. Proszę Państwa. Koło gospodyń wieńskich Nakło Śląskie i orzech. Heklują, tak. Sztrykują, szkupią, wszystko robią prawie. Za nimi oczywiście już się zaczyna. Ochotnicza Straż Pożarna. Tak. Tutaj są repty. Mamy cztery jednostki Straży Pożarnej, ale ta jest ciekawsza, bo ma oryginalny wóz konny, to są repty. A repty nowe czy stare? Stare, stare. Ale strażnica mocie na nowy. Ale koń jest ze starych, poznową go. OSP, repty śląskie, oryginalny wóz strażacki. Mamy cztery jednostki OSP w Tarnowskich Górach. Tak jak Miedarzanie na koncerty do dzisiaj jeżdżą wozem drabiniastym, tak repty do gaszenia tyży jadą konny. I zaczyna się już za nimi część taneczna, tu za chwilę będziemy... Czyli wszystkie grupy działające pod Tarnogórskim Centrum Kultury i znane jako zespół taneczny TES. Grup jest bardzo wiele, myślę, że warto podziwiać. Niektóre z tych grup będą pokazywały swoje umiejętności. Zespół tańca nowoczesnego TES, jak zwykle na gwarkach pojawiły się na scenie, jak zwykle tańczą w innych miejscach i jak zwykle już myślę od co najmniej 5 lat pojawiają się pochodzie. Oczywiście, to jest zespół TES, mini TES. Oczywiście są to też wszystkie inne grupy, które działają w naszym TCK. Są wszystkie organizowane przez nich imprezy, to dzięki nim żyje życie kulturalne w naszym mieście. Nie tylko dzięki nim, ale dokładają bardzo ważną cegiełkę.
Trzeba też wspomnieć, że oprócz Tarnogórskiego Centrum Kultury w mieście działają cztery instytucje kultury. To jest Miejska Biblioteka Publiczna, jest to Pałac w Rybne, jest to Tarnogórskie Centrum Kultury i Muzeum, o którym tu już mówiliśmy i będziemy na pewno wspominać. Tarnogórskie Centrum Kultury to nie tylko taniec, to też kino, działa tam dyskusyjny klub filmowy, działa kino Olbrzym, działają chóry, działają orkiestry, spotykają się członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działają pracownie ceramiczna i różnego rodzaju inne. Ela, czego ty szukasz? Życia w sumie. Jakbyście znotli 100 zł, to jest od Eli. Ja to dejcie moje. Tu. Ja tu szczęścia szukam, ale to chyba je znajdę właśnie w grupach TES, bo one widać, że takie szczęśliwe dziążki. One pójdą i pójdą i pójdą i pójdą. One nie będą iść, one będą tańczyć nam tutaj po drodze, bo to widać, że to roztańczona jest grupa. No właśnie tak się prezentują nam grupy taneczne Tarnogórskiego Centrum Kultury. To są wszystkie grupy TES, mały TES. Średni TES. Apsik. Apsik. Na zdrowie. Dziękuję. A przy okazji, Ela, przypomnij jeszcze, co dzisiaj na scenie, bo mówimy o tych występach artystycznych, o teskach. Teski na scenie już były oczywiście, ale gwarki na scenie, na rynku trwają całe 3 dni i dzisiaj kolejne gwiazdy. Oczywiście, że tak. W TCK pewnie każdy albo część z nas już była na koncercie TG Big Band. Ich zobaczymy też na scenie. Oni otwierają dzisiaj wydarzenia sceniczne. Potem będzie zespół Sun & Grace, potem będzie śpiewać dla nas Kasia Kowalska, następnie wchodzi na scenę Ray Wilson z słynnego zespołu Genesis kiedyś. Tak. Przez chwilę ostatni z wokalistów tego znakomitego zespołu, dzięki temu gwarki robią nam się mocno, ale to mocno międzynarodowe. Dokładnie tak, a zakończy to wszystko tradycyjny już pokaz sztucznych ogni. Będzie co oglądać, jak co roku. Ale te sztuczne ognie nie są sztuczne, one są prawdziwe, proszę Państwa. Nie wiem, czemu nazywają się sztucznymi ogniami. Może tak jakoś wyszło. Płomieni nie widać. Jakoś tak wyszło. Ktoś sobie tak wymyślił, to na pewno tak nie był żaden. Na pewno tak po 22, ale oczywiście w uzgodnieniu z lotniskiem w Pyrzowicach, żebyśmy żadnego samolotu nie przez cufal nie zeszczelili. Słuchajcie, my mamy jeszcze tyle kartek, tyle godanio. Mogę iść do domu. Kto będzie zgadał za nas? Ale tutaj kto, już... Kto chce za nas pogodać? Tutaj oczywiście już... Teski! I nie tylko teski. Przypominam, że w zespole, w Tarnogórskim Centrum Kultury oprócz zespołów TES działają też zespoły śpiewające. Wśród nich chór młodzieżowy Dafne. Dobrze mówię? Dobrze mówię! Dzień dobry, to oni są głośni i widać, że porządnie ich tam ćwiczą. Ale oprócz tego Centrum Kultury to też kino, kino Olbrzym, więc tutaj możemy trochę ambitniejsze rzeczy obejrzeć. Czasami też bardziej popularne w większym, w wielkim kinie. Tak, i w małym kinie, i w starym małym, kinie. Małym, dużym, starym. Słuchajcie, no bo był taki moment w Tarnowskich Górach, że nie było żadnego kina. Był światowid, była Europa, a potem nie było nic. Dokładnie tak. A potem się pojawiło kino Olbrzym w Tarnogórskim Centrum Kultury i sobie radzi, nie trzeba nigdzie daleko jechać, jest dosyć tanio. A bardzo na wysokim poziomie. No jak już jesteśmy przy kinie i przy muzyce, to czas na szkoły, ale... Przed nimi jeszcze orkiestra Dęblośląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji Katowice. Oni właśnie tutaj wchodzą jako reprezentacja z naszych tutaj ośrodków, tak nie do końca ośrodków, ale jednak miast. Katowice tutaj wchodzą, to właśnie orkiestra Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Oni otwierają dalszą część pochodu. Chwilę jeszcze poczekamy na szkoły. Na szczęście mamy czas, żeby ich popodziwiać, trochę posłuchać. Zanim szkoły się tutaj pojawią, ja mam do Państwa prezenty, między innymi od Hawcika, który tu stoi z tyłu, ale też od firmy Larmo.pl i innych producentów naszych tarnogórskich gadżetów. Tutaj już z ronda nam schodzą pięknie tańczące teski, bardzo żegnamy ich brawami, bo one tutaj pięknie nam zatańczyły. Za chwilę może nie śpiewają po drodze, ale Symfonix, oczywiście dalej Dafne. A ja mam Geszynki. Słuchajcie, no teraz nie wiem, komu mogę dać i jakie muszę zadać pytanie. Ja wiem, wszyscy chcą, no to Maja, ale mamy coś dla Mai takiego małego? Ona jest malutko. Dostanie przypinka. Mogę jej dać taką przypinkę tarnogórską? Do mi. Proszę Państwa, teraz zrobimy jakiś konkurs. Nie ma nic za darmo. Może pana redaktora Myśliwskiego włączymy do konkursu. Zobaczymy. Jakieś trudne pytanie. Może o tym, co mówiłem wcześniej. Ile obiektów jest wpisanych na listę UNESCO z Tarnowskich Gór? Pani mówi 26.
Ktoś jeszcze coś mówi? Pani mówi 28 i pani dostaje taśka, a w taśce taśka. Proszę państwa, lecimy dalej. W którym roku uznaje się, że powstały Tarnowskie Góry i stały się miastem? 1526. Mociezoki. Drugie. Na niedziela i na sobota. Proszę państwa, mamy jeszcze jedna taśka z larmo.pl. Co by tu zadać pytanie? Co by tu zadać? Jakie wam zadać pytanie? Trudne? Łatwe? Co to jest zoka? To nie, tu są tutejsi. Co są fuzekle? Proszę państwa, w którym roku ordunek górny? Dano. 1500? 28. Dobrze. Mariusz, złaś zdać z tego ronda, bo za chwilę cię... Joida, Jocie Smola, Joida. Godę się sama. Jest bo już jedna... wchodzą szkoły podstawowe, a w tym roku ja nie wiem, jakoś ich więcej chyba. No bo dzieci dużo, 500 plus. I tak szybko rosną, one się w zeszłym roku rodziły, już do szkoły chodzą. Bo Tarnowskie Góry to sprzyjają rozwojowi, dobra. Sprzyjają ja rozwojowi też wszystkie nasze szkoły. Kto chce taśka? Szkoły. Pani chce taśka. Ostatnie taśki, można też w nich chodzić do szkoły. To ty godę teraz o szkołach, a ja będę rozdawał. Oczywiście tak. Rozpoczyna nam szkoła podstawowa numer 2. Oni się tam zaś skryli nam za krzokami. Ale idą. Już ruszyli. Szkoła podstawowa numer 2 idzie na czele. Za nimi trójka. Dobra, a ja widzę teraz. Miejscowość Sowice. Jako jest inna nazwa Sowic? Kto wie? Jak to mamy Sowice? No to dołek tu. Nie. Mariusz, nie słychać cię. Nie zasłaniaj mikrofonu. Coś nam siadło. Za daleko nam zaś polos. On tak zaś cały czas łazi. Tutaj idzie oczywiście szkoła podstawowa numer 2. Za nimi trójka. Tutaj jeszcze widzimy, idzie naszą kolejną dwunastkę. Po kolei idą. Widać tutaj, że kultywują nasze tradycje. Tutaj idą cali w srebrze. Miasto srebra. Szkoła podstawowa następna. Tutaj idzie właśnie trójka sportowa, nasza tradycyjna. Ona już jest od dawna. Ona nie pojawiła się ostatnimi czasy. Tutaj oczywiście za nimi szkoła podstawowa numer 5 imienia Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach. Prezentują się nam tutaj bardzo okazale podstawówki. Oni wszyscy tutaj są przyszłością tego miasta, oczywiście idą. Oni są przyszłością, oni też to mają napisane, współczesność, nasi najlepsi, a chwalą się skromni. Potem idzie szóstka. Możemy zobaczyć tutaj tak, szkoła podstawowa numer 2 już przeszła, trójka, piątka, szóstka, ósemka, dziewiątka, dzieci mamy jak po grzybach wyrosły. Ja nie wiem, to jakaś prędkość zastraszająca. Idą, oni śpiewają, oni jeżdżą na wszelkiego rodzaju rolkach, hulajnogach, usportowione dzieci, mądre, takie tarnogórskie. Słuchajcie, różnice od dorosłych się różnią tym, że dzieci jeżdżą na rolkach, a dorośli po pijoku. Ale tak nie wolno, więc nie jeżdżą. Nie dawaj takiego. Która jest teraz szkoła? Chodzą jeszcze szkoły podstawowe. Tak, mamy szkoły podstawowe dzisiaj z nami. Wśród szkół oczywiście dzisiaj się pojawiły, nie wiem czy wszystkie, ale myślę, że większość. Na pewno szkoła numer 5 w Lasowicach. Mówiłaś już? Była. A potem, ale to ta co, ona ma 120 lat? Tak, czyli to o nich mówiłam, jeśli chodzi mi o przyszłość i przeszłość. A potem szkoła numer 10? Oni chyba jeszcze się gdzieś nam tutaj... Mamy szkołę 13 teraz. 13, pamiętam, była na osobnej kartce, która oczywiście się straciła. Bom! Szkoła numer 13 z oddziałami integracyjnymi w Szybnicy. Dobrze godą? W strojach górniczych, bo większość szkół dzisiaj się poprzebierała albo za superbohaterów, albo kogoś, kto jest związany z Tarnowskimi Górami. Żywe srebra to jest ósemka, proszę państwa. Dokładnie szkoła tak, z łańską fantazją. Sowice. UNESCO. To jest temat, który myślę przez wiele lat będzie ogrywany przez nasze szkoły i to bardzo dobrze, bo mamy się z czego cieszyć. Ale nawet gdybyśmy tego UNESCO nie mieli, to byśmy się musieli cieszyć z tego, że mieszkamy tam, gdzie właśnie mieszkamy. Szkoła właśnie w Szybnicy, 13, bogato wyposażona, bogate zaplecze, sala doświadczalna, pracownia.
SI, nie wiem co to jest, się kojarzy ze Śląskiem. Ale jeszcze wcześniej warto wspomnieć o dziewiątce. Oni idą jako nasz park miejski. Park miejski też wchodzi w skład wszystkich atrybutów, które są wpisane na listę. No właśnie tak mi się wydawało, że widzę ruszające się drzewa. A to pani nauczycielka idzie jako drzewo. A to nie zwidy po tych hukach, jeśli chodzi o strzelanie armatami. Za chwilę pewnie też za nimi. Jak dziewiątka, to pewnie będzie też dziesiątka. Jest tam z nami dziesiątka. O, czy latają nam kartki. Proszę państwa, szkoła numer 9. Ale ta kartka mi poleciała chyba. Ale dziewiątka się ostatnio rozbudowała, nie budując się, bo po likwidacji gimnazjum przy ulicy Sobieskiego dziewiątka ma swoją filię właśnie przy ulicy Sobieskiego, bo oryginalnie przecież jest przy ulicy Korczaka. Mamy kolejne szkoły. Dziewiątka, jedenastka, kogo tam jeszcze widzimy? Szkoła podstawowa numer 15, czyli Gwarkowie. A to jest szkoła imienia Gwarków Tarnogórskich, dobrze mówię? Tak jest. Z ronda już schodzi dziesiątka. Mamy Gwarków obojga płci, proszę państwa. Tutaj wszędzie widzimy inspiracje podziemiami, naszymi tarnogórskimi podziemiami. Schodzi podziemne światy w dziesiątki. A tutaj właściwie też takie, bym powiedziała, naziemne. Jakieś myszy tam idą, koty. Wszystko w kopalniach latało. Szczury, myszy. Jedenastka. Jedenastka nawiązuje do takiej regionalnej naszej tradycji. To jest szkoła podstawowa na Bobrownikach. Bardzo szczególną uwagę zwracają na tożsamość narodową, edukację regionalną. Uczniowie biorą udział w konkursach gwary, śpiewanie śląskich piosenek, spotkania z emerytowanymi górnikami, bo w Bobrownikach, proszę państwa, cały czas istnieje klub górnika i tam oni na barburkę zawsze się z nimi spotykają. To była szkoła numer 11 w Bobrownikach. Potem szkoła... idzie 13, o której opowiadał już Mariusz. Mamy szkołę 13, idą z takimi sreberkami, małe sreberka niosą sreberka. Szkoła, kopalnia, która jest talentów. Kopalnią talentów. Bardzo się cieszymy, że mamy się w co przebierać i mamy tej tradycji naszej tarnogórskiej tak dużo, że to jest niewyczerpane źródło inspiracji. Nie musimy się przebierać za coś, co jest gdzieś na drugim końcu świata. Wystarczy, że wyciągniemy coś ciekawego, co ma miejsce w naszym mieście. I tak właśnie jest. Szkoła numer 14, czyli Rybna. Znowu mamy Skarbnika, Gwarków. 144 lata szkoły. Przechodziły różne losy historyczne, różne reformy oświatowe. A młodo wyglądają jak na 144 lata. Obecnie to jest zespół szkolno-przedszkolny numer 4, razem z przedszkolem 18 i gimnazjum numer 5, ale gimnazja to już przechodzą nam do historii, więc w sumie właściwie dalsza część pochodu historycznego. Tak, a utopki jadą u nas, słuchajcie, nawet nie na karze, i no na wózku. Jadą, ciekawe gdzie, chyba do stawu na parku wodnym. Przedstawiają prezentację z legend tarnogórskich. I dokładnie tak potem już wchodzi następna szkoła. Tutaj widzimy chyba, to idzie Skarbnik. Tam potem idą Ruda Srebra. Przywitajcie inno jakoś oklaskami, ludzie. Nie śpijcie, jeszcze idą 3 godziny i będzie koniec. Będę nasze kartki będę musieli spiąć w książkach kiedyś. Jakby ktoś zbierał makulaturę, to my... A teraz, proszę państwa, koniec szkół podstawowych. A co jest po szkole podstawowej? Szkoły średnie, ponadpodstawowe, bo już jest ponadgimnazjalne, ale tą część oddziela orkiestra Denta, Radka Orkiestra Denta z mazurkami. Witamy! Mówiliśmy tu dzisiaj wielokrotnie, że przyjeżdżają ludzie z bliskiej, dalszej okolicy, z zagranicy. Fajnie jest, że tylko nie ta śląska część województwa, tylko ta przecież nie, sąsiednia zaraz za nami, za Miedzą też się z nami koleguje per aspera ad astra przez trudy do gwiazd, proszę państwa, 95-lecie szkoły. To tak zwana sępa. To jest tak zwana sępa. Oczywiście tak, to jest pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stefanii Sępołowskiej. Szkoła, gdzie współczesność splata się z wieloletnią tradycją. 95 lat w tym roku. 12 i 13 października 2018 roku.
to właśnie będzie miejsce, moment, w którym spotka się wiele pokoleń, nauczycieli, absolwentów. Mają ich trochę, 95 lat to jednak trochę. I wszyscy żyją po 95 latach. To jest szkoła. To jest szkoła, która produkuje wielowiekową tradycję, która żyje. I kolejne szkoły już wchodzą do nas. Widzę teraz szkoła imienia Jana Pawła II, czyli zespół. Tak zwana dawna kolejówka, dobrze mówimy? Dawna kolejówka, a dzisiaj się to nazywa Zespół Szkół Techniczno-Usługowych imienia Jana Pawła II. To szkoła, która wrosła w tradycję miasta właśnie poprzez to, że była kolejówką przez wiele lat. Dzisiaj kształci w nowoczesnych zawodach poszukiwanych na rynku krajowym i nie tylko, i europejskim. Atrakcją zespołu jest 6. liceum ogólnokształcące, zwane mundurowym, które kształci w dwóch profilach, wojskowym i policyjnym. Jest też technikum o specjalności technik logistyki, technik transportu kolejowego, czyli ta kolejowość cały czas jest utrzymana. Kolejni wojskowi wchodzą nam na rondo, za nimi idzie klasa policyjna, o ile dobrze rozpoznaję. A te cztery osoby za policjantami to kto? Szkoła więziennicza? Nie, żartujemy oczywiście. Ale to... jeszcze oczywiście w międzyczasie przychodzi nam tutaj chemik, który zbliża się do drugiej części ronda. I chemik przebrany jest za chemików, chociaż zawsze chodzili w kitlach białych, o ile dobrze pamiętam. W tym momencie poszli trochę w inną historię, może potrzebowali zmian? Może tak. Zmiany są konieczne. Szkoła budowlana, przyszłość murowana, proszę Państwa. Teraz musimy zamilknąć, bo oni mają tutaj specjalne okrzyki i wszystkie podobno cenzuralne. A chemik też trzeba zwrócić uwagę, że oni przedstawiają w różnorodnej formie kruszce srebrnonośnie, czyli główne rudy ołowiu, srebra i cynku. To właśnie te wzory chemiczne można gdzieś tam spotkać. Jeśli pójdziecie do chemika, jeżeli się z nimi spotkacie, może oni opowiedzą wam coś więcej o składzie chemicznym rudy, która była wydobywana w Tarnowskich Górach. Właśnie, ja Państwu tylko zdradzę, że w tej rudzie nie tylko srebro, bo i ołów, i cynk, i różne inne związki metali, ale te trzy tak naprawdę najważniejsze. Ołów, cynk i srebro. I jest Gazbuda, moja szkoła. I co ciekawe, szkoła z bardzo wiekową tradycją, bo przecież w tym budynku do roku 28 chyba mieściła się ostatnia tarnogórska siedziba szkoły górniczej tarnogórskiej. Witamy, gastronomik. 80 lat. Pytanie, co żeście naważyli dzisiaj? A oni jadą na wakacje, bo proszę Państwa, od dobrych chyba 20 lat szkoła kształci już nie tylko gastronomów, ale i hotelarzy. A hoteli w Tarnowskich Górach by się jeszcze parę przydało, myślę, bo gości z roku na rok coraz więcej. Gastronomik już idzie, wyjeżdża na wakacje, chociaż wrzesień, a za nimi chyba artyści. Dobrze mówię? Kto jest artystą? Przyznać się. Tam są artyści, proszę Państwa, czyli dawna odzieżówka. A teraz zespół szkół artystyczno, już mi się źle godzą, artystyczno-projektowych. Mieści się w 17-wiecznym pałacu rodu Donesmarków przy Legionów 35, a dzisiaj istnieje tam liceum plastyczne, technikum grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik przemysłu mody. Kształcą się przyszli malarze, projektanci wnętrz, fotograficy, graficy, a także projektanci mody. Stroje, które są prezentowane, są ich dziełem albo jako wymyślenie, albo jako wykonawstwo. A teraz widzę jakieś święto plonów. Czyżby to Nakło? Nakło! Witamy Nakło, czyli naszą szkołę kiedyś rolniczą. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Jedyna właściwie w aglomeracji śląskiej szkoła prowadzona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Oni kształcą w kierunkach pionu technikum technik weterynarii, żywienia, usług gastronomicznych, technik architektury od kraju obrazu, technik rolny, technik hodowca koni, technik modelu, mechanizacji rolnictwa, agrotechniki, pionu szkoły branżowej pierwszego stopnia pod kierunkami kucharz, mechanik, operator maszyn i urządzeń rolniczych. Oni w ogóle robią wszystko, co związane jest z rolnictwem. Wszystko. I tanio, i sprawnie, i szybko. A teraz, proszę Państwa, Górnicza Orkiestra Murcki-Staszic. Dokładnie tak, to i widamy. Kolejna właśnie orkiestra dęta wchodzi nam na rondo, oni nam trochę pograją, my sobie będziemy... Słuchajcie, Śląska, śmiejemy się czasami, że Śląska tej kultury, szczególnie muzycznej, bez orkiestr dętych by nie było, dlatego my mamy Festiwal Szweda, zawsze tydzień przed Gwarkami, przynajmniej przez ostatnie 7 lat, i inne orkiestry w Tarnowskich Górach działają, oprócz oczywiście parafialnych
Tarnogórska Orkiestra Dęta, która dzisiaj z nami tutaj szła na samym początku. Jest też kamiliańska parafialna orkiestra Dęta i w okolicy tak naprawdę kilka znakomitych orkiestr dętych i z tego się należy cieszyć. Kopalń coraz mniej, albo już prawie w ogóle, ale orkiestry na szczęście często mają nowych patronów, sponsorów i tak jest w przypadku Orkiestry Murcki Staszic i cały czas dzięki temu mogą funkcjonować i cieszyć nasze ucho, oko i tak naprawdę duszę. Górnicza Orkiestra Murcki Staszic, oklaski dla niej! Oni, słuchajcie, prosto stąd na Szychta jadą. Dokładnie tak, w ten sposób kultywuje się tradycja. Niektórzy z tych orkiestr też wędrują w trochę bardziej nowoczesną stronę, więc to pewnie będą też członkowie naszego tarnogórskiego Big Bandu, których zobaczycie dzisiaj na rynku, bo nie zapominajmy, że na rynku też jest bardzo dzisiaj bogaty program. Na rynku zaczyna nam jest orkiestra, ale nie klasyczna, bo będzie tarnogórski Big Band, dobrze mówię? Mówię, że idziemy w trochę bardziej nowoczesną stronę, bardziej inne tradycja rytmy. I nowoczesność łączymy. Dokładnie tak. Jedni grają i tu, i w orkiestrach, i w Big Bandzie. No, to jest akurat fajne, że orkiestry się między sobą wymieniają muzykami, pożyczają ich sobie trochę, a może nawet nie pożyczają. Nuty się sobie pożyczają, tak, trąbki, pieniądze też sobie pożyczają czasami. No. Chodzi o to, że wszyscy się kolegują, nie rywalizują w takim negatywnym tego słowa sensie, tylko współpracują i to wszystko fajnie działa. Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, witamy! Oni stoją, oni się wstydzą chyba, zaprośmy ich! Chodźcie tutaj! Chodźcie do nas! Oni się nie wstydzą, oni się wszędzie pokazują, gdzie mogą i dobrze, bo oni pokazują nam, jak powinno się podchodzić do życia. I zawsze. I zaś jak zwykle więcej kobiet niż chopów. Kaj są wasze chopy? W domach gotują obiady. Baby idą, chopy gotują. Oni mocno genderowo podeszli, bo się przebrali za chopów po prostu. Witamy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Chyba 600 członków w tej chwili, dobrze mówię? Albo i więcej. Nasza tarnogórska młodzież, proszę państwa. Nie znają granic żadnych. Nie znają żadnych ograniczeń. Przy każdej imprezie praktycznie są, pokazują, działają. Wymyślają nowe rzeczy, nowe stroje, masa krytyczna są, Tour de Pologne są, Barburka są, Warki, no jasne, że są. Jak mogło być ich zabraknąć przy największym święcie w naszym mieście? To są uczennice dwie młode na przysposobieniu, Ewelina i Klaudia. One są akurat najstarsze duchowo z nich wszystkich. Uniwersytet Trzeciego Wieku. One po prostu chcą się na Hama zapisać tam, a są za młode. Nie chcą ich przyjąć, więc one się tam same weszły i są. Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnogórski, ale tak naprawdę zrzeszający cały powiat mieszkańców różnych okolicznych gmin. A teraz jakoś gadziny idą. Kangury. Kangury! Mamy gdzieś, proszę państwa, każdy z nas w środku taki gen pomocy, pomagania. W związku z tym jest taka inicjatywa jak Kangurkowo, która zajmuje się promocją kangurów? Nie. Zajmują się promocją czegoś zupełnie innego. Promocją dobroczynności i bardzo fajnych akcji. Witamy, to jest inicjatywa tarnogórska, złożona z mieszkańców Tarnowskich Gór. I to jest w tym wszystkim najfajniejsze, bo tarnogórzanie są chętni do zabawy, ale też i do roboty, proszę państwa. I nie boją się wyzwań, nie boją się pomagania. Myślę, że ci, którzy idą po drodze, kangurkowcy, państwu na pewno wyjaśnią i powiedzą, w czym by państwo mogli im pomóc. Ale to nie koniec, bo oprócz kangurów pojawiają się pieski, czyli Stowarzyszenie Cichy Kąt. Nasz azyl dla zwierząt, który wspiera tych naszych braci mniejszych, czteronożnych, bo oni nie zawsze mają się łatwo. Oczywiście, wolontariusze oraz ich podopieczni stowarzyszenia, psy Todi, Shaggy, Dino oraz Grace, Wanda i Charlotka. Dają głos czy nie? Idą spokojnie, idą. Cichutko. Przysposobione są pieski do tego, żeby się nie bały tych tłumów. Nasze stowarzyszenie Cichy Kąt powstało w Tarnowskich Górach z inicjatywy pana Ryszarda Smyły w 1994 roku i obecnie prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt. Nowo wybudowany budynek w obiekcie ulica Zagórska 173A, to tam właśnie można wpaść, zobaczyć. I wziąć psa na przykład na spacer, ale można wziąć do domu, proszę państwa. I zachęcamy do tego,
bo tych zwierzątek małych, biednych jest bardzo dużo, a mówią niektórzy, że nasz stosunek do zwierząt jest miarą naszego stosunku do człowieczeństwa i do drugiego człowieka, więc nie myślmy tylko o ludziach, myślmy też czasami o tych zwierzątkach. Proszę Państwa, ale my myślimy o dobrej rozrywce. W międzyczasie się tu chyba pojawia nasze kino plenerowe. Tak, czyli postacie z filmów, które na tym kinie plenerowym, naszym wtorkowym w Tarnowskich Górach, trzeba pamiętać, że nie tylko, bo przecież inicjatywa się rozrosła w tej chwili na Radzionku, w Miasteczko Śląskie i nie tylko, chyba Pyskowice jeszcze. Tarnogórzanie promują dobrą zabawę w postaci kina. Nasza muszla w Parku Miejskim dzięki nim ożywa co wtorek przez cały okres wakacyjny. I ostatnie spotkanie, o ile dobrze pamiętam, po Gwarkach. Wielkie zakończenie i huczne zakończenie właśnie wtorkowego kina plenerowego. Mam nadzieję, że wiele osób będziemy oglądać. Za nimi oczywiście potrafią się też bawić chyba pszczelarze. Nasi tarnogórscy pszczelarze istnieją już właściwie, koło pszczelarze istnieje od 1957 roku. Obecnie około 80 członków. Okoliczne gminy, miasta, m.in. Miasteczko Śląskie, Bytom, Lubliniec, Piekary Śląskie, Ożarowice, Zabrze. Zebrania mają w TCK, więc TCK gdzieś tam zrzesza te nasze organizacje. Oni się też pojawiają u nas na jarmarku świątecznym, na tych wszystkich kiermaszach rękodzieła, które się u nas w Tarnowskich Górach ostatnio coraz częściej pojawiają. Oni zawsze są z nami. Zresztą mają bardzo ważnego patrona, bo przecież Emanuel Biskupek to tarnogórzanin, który jest założycielem w ogóle Górnośląskiego Związku Pszczelarzy jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ma swoją ulicę, proszę Państwa, i na pewno pamięć wśród tarnogórzan. Ale jak już jesteśmy u pszczelarza i mówimy o zdrowym trybie życia, a przecież miód jest zdrowy, no to czas na sport. Dokładnie tak. Zaczynamy od właściwie pokojowego wejścia karate. Tarnogórski Klub Sportowy Karate Tarnowskie Góry. 35-letnia tradycja. Prowadzi zajęcia karate na hali sportowej w Tarnowskich Górach. Grupy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, więc jeśli chcecie, to w każdym wieku można karate się zająć. Wieloletni prezes klubu, pan Mariusz Długajczyk. Treningi prowadzą m.in. pan Bogdan Lubos, szef szkolenia klubu, trener reprezentacji Polski nawet. Więc jeśli ktoś chce się zająć karate, to jak najbardziej. Ale w Tarnowskich Górach nie tylko karate, oczywiście za nimi idą nasi piłkarze. To właśnie szkółka piłkarska UKS Trójka są tam i idą, głośno krzyczą. Oni chyba powinni założyć też sekcję dla biernych sportowców, czyli dla kibiców. Bardzo dobrze im to idzie, to oni pewnie ci, którzy na ławce, to wspierają ich okrzykami, tak jak teraz właśnie raz tu rozgrzewają. Idą nasi piłkarze. UKS Trójka z siedzibą przy szkole podstawowej numer 3. Prowadzą gry, zabawy z piłką nożną od 4 roku życia. Więc malutcy mogą iść tutaj, jak widać, na karate, potem zaraz piłka nożna, a gdzieś za chwilę pewnie będą skakać, jak już trochę wyrosną, albo nawet nie, do mniejszych, większych koszy. Czy to KKS Tarnowskie Góry? To właśnie oni też na różnych poziomach rozgrywek się znajdują. I tu mamy i seniorów, i młodzików, z tego co wiem, są też drużyny dziewczyn, więc oni nas reprezentują, jeśli chodzi o koszykówkę. Ich nie należy chyba przedstawiać, oni się prezentują, bardzo dobry poziom na rozgrywkach, w tym momencie już ligowych. Idą i młodsi uczestnicy, i młodsi zawodnicy, i trenerzy idą, z tego co widzę z tyłu. Oni za mocno tam nie skaczą, oni ich wszystkich prowadzą, oni czujnym okiem sprawdzają, czy nie robią sobie jakiejś krzywdy. I Stowarzyszenie Plasterek jest już z nami w tej chwili. To jest taki plasterek, który da się przykleić na jakieś miejsce, które boli. I oni właśnie takie plasterki przyklejają, organizują wigilię dla bezdomnych i samotnych, oprócz tej, którą na rynku od ubiegłego roku organizują oni w tym roku, dokładnie w Wigilię po południu w Staszicu gościli wszystkich. Organizują akcje charytatywne. Kolejny przykład takiego efektu TG. Tarnogórzanie są bardzo wrażliwi. No i teraz nasza masa krytyczna tarnogórska i wyjątkowe szprychy pana Mierzby. Niech oni tylko nam nie przejadą tych, co wcześniej idą, bo wcześniej grupa się chodzi. Stowarzyszone prowadzenie przez Franciszka Hajduk i Jolantę Wodnińską, instruktorów księdzów Nordic Walk. Dokładnie tak, więc u nas chodzą, potem wsiadają na rower i jadą. Masa krytyczna to właśnie oni. Może z nimi pojadą niedługo te nasze piękne, zabytkowe rowery. O, tutaj nasi rowerzyści jadą w obrusach, słuchajcie, tylko na górach to jest możliwe. A tu oczywiście wielki, duży pokaz
tarnogórskich skarpetek w towarzystwie Silesian Brass Quartetu. Oni prezentują modę, i w ubraniach, i w muzyce. Mamy nadzieję, że jeszcze nam trochę pograją. Grają nam chyba od piątku, ja nie wiem, że ich tam jeszcze w gardłach nie zasykało. Oni dur grają, oni w piątku nie byli w doma. Od piątku nie byli w doma, oni cały czas się tak kiwią z jednej strony na drugą, bo one nie mają kaj spać. I trzy dni w tych samych skarpetkach chodzą. Ale to tylko doświadcza tego, że to są bardzo dobrej jakości skarpetki. I podobno noga się w nich nie poci. Ludzie nie mdleją przy trasie przechodu, więc myślę, że... Chyba, że to ta muzyka tak cuci. Widać, 17. Że... Radzionkowska drużyna piechoty zmechanizowanej. Desant z Radzionkowa, słuchajcie. Będą do góry przyłączać do cidrów. Uwaga. Trzeba się bronić. Oni tak biegają za tymi dęciakami, ja nie wiem, może potańczyć chcą iść. Może. A może chcą tam poderwać wokalistka. Oni pewnie baby nie mają u siebie za bardzo. Oczywiście śpiewa tam z nimi Agnieszka. Tam widać same hopy, więc musieli sobie jakoś baba dodać, żeby było jeszcze ładniej, oprócz tak. Skarpetek, bo te skarpetki nie wystarczą. Idzie dalej wojsko. Radzionkowska drużyna piechoty zmechanizowanej, drużyna A. Team albo A-Team, jak kto woli, 20 osób, wojskowy jeep, ubrani w mundury wojskowe, z replikami broni. To nie jest prawdziwa broń, nie bójcie się. To prawdziwa drużyna A. Teraz, proszę Państwa, trochę emocji wojskowych. Były wojska historyczne, była wojna 30-letnia, byli rajtarzy, były wojny napoleońskie, było 20-lecie międzywojenne, pierwsza, druga wojna światowa, teraz bardziej współczesne. Proszę Państwa, a ten zespół, co jedzie na tej plandece, to oni się tak fajnie bawią, dlatego że w wojsku nie byli. A ci, którzy idą za nimi, oni wciąż byli w wojsku. Oni by malowali gdzieś tam. Teraz jedzie transportowy Scott. Tak nazywany jest ten samochód. Transportowy samochód, który ma umiejętność pływać. Garnizon górnośląski, ale pięknie, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na ta fana na tym skocie. Przepięknie wpisany oczywiście herb Tarnowskich Gór w tą flagę. Barwy widzieliśmy na skarpetkach, na obrusach, nam tutaj się obrus. Ale też w kratę. Dokładnie tak, więc zostajemy przy naszym tradycyjnym wzorze. Możemy tak te wozy przemalować na naszą kratę. Ale nie wiem, czy to nie wyróżniały. No właśnie, to by było mało maskujące chyba. Ale to zostawimy ich przy pszczelarzach, to będą się zmywać. Dobrze, witamy nasze wojsko i żegnamy już nasze grupy rekonstrukcyjne. Przypominam, 17. Radzionkowska drużyna piechoty zmechanizowanej i drużyna A-Team w wojskowym jeepie. Za nimi już wlezła reszta pojazdów. Teraz bardzo prosimy, uważajcie na siebie. Na najbliższych teraz same pojazdy mechaniczne będą jechać. Wjeżdżają zabytkowe nasze auta. Ale jeszcze nie wspomnieliśmy, kto wśród tych wojskowych. Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości Kampania Bytom. To jest właśnie ten skot. Możecie klaskać, teraz was usłyszą. Za chwilę będą strzelać. Nie będą strzelać. Teraz jadą bobliki, proszę Państwa. Ale nie tylko, bo piękne motorowery i motocykle. A przed nimi samochody bardzo dobrej, znanej marki. Mercedes nie zawsze Benz, bo niektóre to diesle, ale myślę, że auta po prostu ładne i myślę, że nawet czym starsze modele, tym ciekawsze. A tutaj piękne, widać, że motocykle. Piękne motocykle. Proszę Państwa, te motocykle i pojazdy zabytkowe już za chwilę, bo 15 września będzie można oglądać m.in. na tarnogórskim rynku. I dodatkowo jeszcze zabytkowe rowery będą tam też. Zapraszamy 15 na rynek. Rano będzie start rajdu motocyklowego i samochodowego, a później po południu te wszystkie pojazdy pojawią się znowu na rynku, żeby się pokazać razem z zabytkowymi rowerami. To wszystko na naszym rynku, więc będą i Mercedesy, i Skody, i duże Fiaty, i małe Fiaty, i Warburgi, i stare Skody, i będą, myślę, jakieś Syrenki, Warszawy, i wszystkie bardzo ładne, odrestaurowane samochody. Dzisiaj klub Mercedesa, to właśnie te Mercedesy, które tutaj są. Mercedesy różnego rodzaju, najstarszy z roku 66, najnowszy z 91, to są te Mercedesy Coupe. A po drodze jeszcze Amalta z 72 roku, z 80, 79, różne modele, bardzo trwałe.
samochody, a za Mercedesami, jak mówiliśmy już, motocykle, motorowery, pojazdy samochody. Pojazdy dla całej rodziny, jak widać. I samochody, które kiedyś na tarnogórskich ulicach można było spotkać, były lepiej widoczne, bo było ich dużo mniej. Ela, ty nie pamiętasz tych czasów, ale właśnie takie piękne Skody, duże Fiaty. Ten pierwszy zielony to trochę starszy, nowszy model, ale ten drugi za nim to jest prawdopodobnie pierwszy model dużego Fiata. Przypominam, że tak naprawdę ten Fiat na początku nazywał się Fiatem 500, był na włoskiej licencji produkowany, po małych przeróbkach stworzono z niego Fiata 125. P, a Fiat 126P to oczywiście maluchy. I pierwszy maluch to chyba jedna z pierwszych wersji, bez bocznych listew. Oczywiście z naturalnym chłodzeniem, czyli z uchyloną klapą z tyłu. Bo przypominamy, samochody miały silniki z tyłu i nie miały chłodnicy. Ktoś, kto jeździł maluchem, na pewno to ma wszystko pochytane. Później BIS. BIS, taka wersja o pojemności 600 cm z silnikiem z tyłu umieszczonym pod bagażnikiem, wiadomo, z przodu był też bagażnik, i maluch tak zwany EL Elegant, jedne z ostatnich wersji. Teraz mamy Warburga, proszę Państwa. Tu się nam pod... I mamy syrenkę. Pierwsza syrenka to syrenka 105 z drzwiami otwieranymi normalnie, czyli teraz nie wiem powiedzieć do przodu czy do tyłu, bo na pewno pierwsze modele miały tak pokazują zwane tam otwierane drzwi w drugą stronę, były nazywane dzięki temu kurołapami, bo można było otworzyć drzwi i łapać kury po drodze. Potem mamy Fiata. O, tutaj jest piękny pokaz. Teraz się syrenka tutaj odpaliła na sznurek. Mamy Golfa pierwszej generacji i drugiego tak samo. Najbardziej chyba udana wersja Golfa, jeżeli chodzi o wersję Cabrio. Syrenka odpalamy, poszła. Potem mamy przepiękne furgoneczkę Volvo i jadą nasze straże pożarne. Państwowa Straż Pożarna oczywiście w Tarnowskich Górach. Oczywiście mamy też cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych. Ochotnicza Straż Pożarna. Ale ruszyło. Przepięknie. Jak już ruszyła, to inna z piskiem opon. Oczywiście tutaj czerwona nam się robi na tym straży. Repy śląskie pierwsze. To są ci, którzy mieli już wcześniej, wcześniej, bo przecież ten wóz kątnie strażacki też był, że repy oka na miejscu, że cały czas znajduje. Ale samochody, które jeżdżą w tej akcji, to jest samochody. Tarnowskie Góry, Florian, oczywiście Szczybnica, czyli kiedyś tak naprawdę miejscowość, która się nazywała Piaseczną. Ela, wiedziałaś o tym? Zanim powstała Szczybnica, była Piaseczna, a później nazwano tą osadę... Jak? Friedrichshütte, dlatego że w tamtym miejscu wybudowano hutę i od nazwy tej huty nazwano osadę. Szczybnica jako ta nazwa pojawiła się na sam koniec i istnieje do dzisiaj. Cztery jednostki OSP, Repty, Szczybnica, Kielec i Tarnowskie Góry. Cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Tarnowskich Gór. Oprócz tego mamy jeszcze Państwową Straż Pożarną. Ale teraz cały czas jedzie Florian, Szczybnica i teraz jest okazja, żeby wspomnieć o Hemecie. Dokładnie tak. Dokładnie aparatury chemicznej. Hemet S.A. Oni produkują aparaturę, kiedyś produkowali aparaturę chemiczną, obecnie zbiorniki ciśnieniowe, między innymi zbiorniki LPG, LPG, P.
Propan Butan. Teraz zajęli się produkcją całych cystern. Niedługo już wyjadą pewnie. Oni zajmowali się wcześniej produkcją samych zbiorników. W tym momencie już są bardziej, podkraczają na nowe rynki. Będą pokazywać swoje nowe, jedne z najdłuższych chyba w Europie, cysterny. Tak, i mam nadzieję, że jak już produkują te wszystkie beczki, to zaczną wreszcie ważyć piwo. To i wie, mają dwa zakłady, może gdzieś to skitrają. Zbiorniki już mają. Zbiorniki mają, mają też zbiorniki kriogeniczne, więc oni wszystko nam tu uważą. Na zimno może te piwo będzie ważone. A teraz jedzie, proszę Państwa, kolejna orkiestra. To Just jest in time. Flota Zjednoczonych Sił. Mazem Band poszerzony o innych muzyków. I to się nazywa Big Bang Petit Band. Pozdrawiamy! Efekt Papała, tam twoja mama stoi tak. I słuchajcie, grają utwory Kasi Kowalskiej, która w tym roku na Gwarkach oryginalnie na scenie też się pojawi. Dzisiaj dobrze pamiętam? Dokładnie tak. Dzisiaj na scenie będzie TG Big Band, oczywiście potem Silent Grace, Kasia Kowalska właśnie, Ray Wilsons oraz pokaz sztucznych ognisk. Słuchajcie, ta orkiestra to jest połączenie sił Miasteczka, Żyglina, Bytomia, Piekar, czego jeszcze? I Edka. Edek jest poza kategoriami, to jest ten w tej kraciastej koszuli. On po prostu nie lubi białych koszul. Potem idzie Mistral, Szkoła Tańca. Szkoła Tańca, jedzie. Mistral. Zawsze była jeszcze z nami szkoła MK, nie widziałem dzisiaj, ale jest Mistral, proszę Państwa, Zumba, Sexy Dance, Wieczór Panieński. Kurczę, nie wiecie, są za modę na Wieczór Panieński. Latino Solo, Pilates, ja nawet nie wiem, co to znaczy. Wieczór Panieński to żeś od razu poznał. I pierwszy taniec weselny, wszystkiego najlepszego. Będziecie tańczyć tutaj. A to dzisiaj te wesele, będzie rosło. Dzisiaj są poprawiny już. A, bo niedziela. A to takie nowoczesne, niedzielne wesele. Oczywiście widzimy tutaj. O, teraz ich pięknie słyszymy, bo nam odjechali strażacy. Wreszcie cicho. Za dużo powiedziane. Słuchajcie, ale te sygnały są bardzo ważne, one są właśnie po to, żeby ostrzegać. I o to, żeby jak słuchacie głośno radia w aucie, to słyszeć, że coś się dzieje. Trzeba ustąpić pierwszeństwa. To są sytuacje krytyczne, gdzie jest właśnie bardzo ważne, żeby to wyglądało sprawnie. Tak samo jak ten pochód. Słuchajcie, wiecie, ile ten pochód już trwa? Ktoś patrzył na zegarek? Już 2 godziny, słuchajcie. Ile ich jeszcze jest? Tutaj widzimy piękne Hondy, a za chwilę od... Co to za marka? To jest marka Ciufa. To jest Ciufa, przyjechała z Wisły, Ciuchcia Martusia. Mam nadzieję, że kiedyś po Tarnowskich Górach będzie jeździła na stałe, nie na Gwarki. Czy wy dzisiaj gdzieś jeszcze będziecie wozić, czy nie? Pan ma swój mikrofon, jego nie słyszał. Słuchajcie, Tarnowskie Góry to nie tylko miasto Gwarków, górników, hutników, ale też i kolejarzy, proszę Państwa. Dlatego pociąg jest idealnym gadżetem na taką imprezę. Druga połowa maja, początek czerwca. Zapraszamy. Druga połowa maja, początek czerwca, ale kaj, w Wiśle. Tutaj będziemy w Tarnowskich Górach. Bardzo się cieszymy. Oni tam gadają przez swój w tej chwili megafon, więc słuchajcie, kiedy się będzie można takim cugiem przejechać. A proszę Państwa, dzisiaj jest tak naprawdę ostatni dzień, kiedy nasza wózkotorówka jeździ w tym sezonie, przynajmniej letnim. Z Bytomia aż po miasteczko, z przystankiem oczywiście przy kopalni Srebra naszej. Costa de Hechło też będzie takim celem. Tak, oczywiście przez Bytom Centrum, przez Karp. Jeździ aż do miasteczka, najstarsza, ponad 160-letnia kolejka wąskotorowa w Europie, wciąż aktywna, wciąż można nią jeździć. I żeby było ciekawie, ona ostatnio jeździ nawet w sezonie zimowym. Nazywamy to srebrnym pociągiem, bo Wałbrzych swój złoty pociąg musiał wymyślić, żeby wokół niego coś się działo. A my od ponad 160 lat mamy srebrny pociąg, który teraz w sezonie zimowym też wozi na kopalnię zabytkową zwiedzających. Wagony są oczywiście zamknięte, dlatego ten pociąg nas kompletnie tutaj nie dziwi. Dokładnie tak. Aż z Bytomia do miasteczka można się przejechać przez właściwie piękny krajobraz
Tarnogórski, zobaczyć, jak wyglądają okolice pól i okolic, jeśli chodzi o kopalnię zabytkową. Można tam wysiąść nawet, bo tam jest chyba przystanek, można wysiąść i sobie zwiedzić kopalnię, potem zabrać się na hekło do miasteczka, więc można właściwie zwiedzić bardzo wiele atrakcji tarnogórskich w lato, jeśli chodzi o naszą kolejkę wąskotorową. Jest to atrakcja wyjątkowa, można się przyjechać. Na pewno dużo radości dla dzieci. Jeśli chodzi o radość dla dzieci, to za chwilę zobaczymy wyczekiwaną przez Ciebie, Mariusz, szkołę tańca MK. No właśnie, bo to tak z pamięci mówię, wiem, że zawsze byli i są w studio tańca MK. Tańczą, tańczą, tańczą. Mam nadzieję, że w tym roku nie będzie żadnego poślizgu tu na tym asfalcie. Trzeba pamiętać, trzeba dbać o swoje nogi, bo jutro na pewno kolejne spotkania i ćwiczenia. Studio Tańca MK, witamy serdecznie w eskorcie nowoczesnych już teraz samochodów z tyłu. Ale dokładnie chciałem zwrócić uwagę na tego pana w tej pięknej spódniczce. Wielkie oklaski dla niego. O, patrzcie, to jest jedyny hop, którego baby noszą. Widzicie? Hop, to się musiał hop obranie, hop obranie, albo dobry bajer. Teraz nie wiadomo, dlaczego. Studio Tańca MK. Chciałem też Państwu od razu tutaj zdradzić pewną tajemnicę tancerzy, którą mi kiedyś zdradził Piotr Pałtroczek. Słuchajcie, to jest jedna z jego prawd ogólnożyciowych. Nie sztuką jest zrobić szpagat. Sztuką jest z niego wstać. Próbowałeś? Nie, właśnie nie. Więc ta sztuka życiowa jeszcze mi nie jest aż tak bliska. Teraz samochody kolejnej marki. Mieliśmy Hondy, mieliśmy samochody Skody, teraz samochody Mazdy, czyli praktycznie wszystkie samochody, jeżeli chodzi o salony sprzedażowe w Tarnowskich Górach. Teraz przepiękne Mazdy, to przy ulicy prowadzącej do Bytomia ten salon. Potem Kije widzę i na koniec jedyny w swoim rodzaju tarnogórski ambulans firmy Pimet, a także policja, która na szczęście wreszcie ten pochód zamyka. Nie wiem jak Państwo, ale my już mamy dość. Jak mamy dojść? My się dalej jesteśmy niesieni tym piękną zabawą, my idziemy dalej się bawić. Mamy dość blisko do domu. No kto młody ma? No, ją no, daleko, proszę blisko. Państwa. Muszę jeszcze jechać na Łobiot, przyjechać na Zot. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy policji za ochronę, firmie Bimet i innym służbom medycznym za to, że się nic nikomu nie stało, a nawet gdyby komuś się coś stało, to nie zrodziłoby to żadnych poważnych konsekwencji. Policja na koniec tradycyjnie zamyka pochód. Pamiętajmy, że ten pochód jeszcze dochodzi do rynku, więc proszę uważać, wracając do domu, bo tu jeszcze jadą te wszystkie pojazdy. Proszę nie wchodzić na tą ostatki trasy pochodu. Za chwilę ruszy ruch samochodowy, autobus.